Witam Państwa bardzo serdecznie z hali przy ulicy Kwiatkowskiego. Dziś święto koszykówki w Poznaniu. Ze stanowiska komentatorskiego kłaniają się Maciej Brzeziński i Sebastian Kierzek. Powiedziałem święto koszykówki, bo mamy dzisiaj derby w Poznaniu. Derby Pomarańczarnia MUKS Poznań kontra Enea AZS Poznań. Zapowiadają się wielkie emocje, Maciej. Wiadomo, zapowiadają się wielkie emocje. Wielkie emocje przy ulicy Kwiatkowskiego. Zmierzy się drugi i trzeci zespół tabeli pierwszej Ligi Koszykówki Kobiet. Właśnie trwa prezentacja zawodniczek i może przedstawimy składy. Zaczniesz? Pomarańczarnia MUKS Poznań, gospodynie dzisiejszego spotkania. Numer 4 Patrycja Klat, 5 Karolina Olszewska, 6 Żaneta Durak, 7 Katarzyna Bednarczyk, 8 Patrycja Olejnik, 9 Martyna Policha, 10 Alita Szemraj, 13 Iwona Szarzyńska, 14 Barbara Miśkiewicz, 16 Julia Perła, 23 Paulina Pilichowska, 32 Magdalena Kowaleska. Trenerem drużyny Pomarańczarni MUKS Poznań jest pan trener Maciej Brodziński. A Enea AZS Poznań wystąpi w składzie numer 3 Marta Nowicka, 4 Kinga Woźniak, 5 Agata Siwińska, 6 Daria Marciniak, 7 Alicja Szloser, 8 Kinga Banach, 10 Karolina Stefańczyk, numer 11 Anita Plucińska, 12 Martyna Kotula, 14 Aleksandra Ziemborska, 17 Wioletta Wiśniewska i numer 21 Aleksandra Pietraszek. Trenerem zespołu jest oczywiście Krzysztof Dobrowolski. Mecz rozpocznie się za 3 minuty, bo mamy godzinę 16:57, start meczu o godzinie 17:00. Powiedzmy więc o sytuacji w tabeli. Druga Enea AZS Poznań, trzecia Pomarańczarnia MUKS Poznań. Te drużyny mają jednak mecz mniej od prowadzącej w tabeli AZS Politechniki Korony Kraków. Zdecydowanie Pomarańczarnia ma mecz mniej i wiele na to wskazuje, że ten mecz może zadecydować o drugim miejscu w ligowej tabeli. I będzie to rewanż za spotkanie, które odbyło się w trzeciej kolejce pierwszej Ligi Kobiet, w którym to Enea AZS podejmowała w hali Politechniki Poznańskiej MUKS Poznań. Wtedy to Pomarańczarnia MUKS wygrała na wyjeździe ze swoimi rywalkami 62 do 51. Wtedy wygrała drużyna gości, czy tak będzie również dzisiaj? Zobaczymy już za chwilę. Właśnie obie drużyny są już na parkiecie, trwają ostatnie przygotowania. Kto faworytem twoim zdaniem? Moim zdaniem ten mecz nie ma faworyta, aczkolwiek patrząc na występy Pomarańczarni MUKS Poznań na własnym parkiecie, to chyba Pomarańczarki są faworytkami tego spotkania. Na pewno są drużyną dużo bardziej doświadczoną, mającą w swoim składzie zawodniczki, które już grały i na poziomie Ekstraligi także. Są to zawodniczki mające po 26, 7, 8 lat. W drużynie Enei AZS-u takich zawodniczek brakuje. No tak, jeśli mecz będzie bardzo stykowy, może się okazać, że to doświadczenie weźmie górę i wtedy będzie wygrana MUKS-u Poznań. Znamy już pierwsze piątki. Przedstawmy zatem te zawodniczki, które już teraz za chwilę zobaczymy na parkiecie. W Pomarańczarni MUKS Poznań numer 5 Karolina Olszewska, numer 6 Żaneta Durak, 7 Katarzyna Bednarczyk, 13 Iwona Szarzyńska i 14 Barbara Miśkiewicz. Pierwsza piątka Enea AZS Poznań prezentuje się następująco. 4 to Kinga Woźniak, 6 Daria Marciniak, 7 Alicja Szloser, 10 Karolina Stefańczyk i 21 Aleksandra Pietraszek. Do rozpoczęcia spotkania została dosłownie minuta. Zawodniczki otrzymują ostatnie rady od swoich trenerów. I za chwilę zaczynamy ten niezwykle emocjonujący mecz. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Hala przy ulicy Kwiatkowskiego szczelnie wypełniona kibicami. Rozglądamy się teraz. W zasadzie można powiedzieć, że jest komplet w tej kameralnej hali. Nawet bym powiedział, że nadkomplet. Te krzesełka dostawione powodują to, że jest więcej niż 150 osób w tej hali. Zdecydowanie tak. Także atmosfera jest zdecydowanie godna derbów Poznania. Na parkiecie pierwsze pojawiły się zawodniczki Enei AZS Poznań. Czyżby były bardziej pewne siebie? Zobaczymy, czy właśnie tak będzie. Trener Maciej Brodziński, szkoleniowiec MUKS-u Poznań, jeszcze przekazuje ostatnie wskazówki swoim zawodniczkom przed tym spotkaniem. Początek już za niespełna minutę. Skoro jeszcze nie rozpoczął się mecz, to warto też dodać, że to jest mecz o wysoką stawkę. Nie tylko chodzi o ligową tabelę, ale również o pieniążki. A mianowicie chodzi o to, że zespół, który będzie wyżej po rundzie zasadniczej, otrzyma dodatkowe 100 tysięcy z budżetu miasta. trzeba przyznać, że to solidny zastrzyk gotówki. Jest więc o co grać. Nie tylko o prestiż, ale także o wymierne korzyści finansowe. Jeżeli spojrzymy na zawodniczki, które pojawią się na parkiecie, są to właśnie te, na które obie drużyny liczą w tym sezonie i na których opierają swoją grę. To są doświadczone zawodniczki, które mają najwięcej występów, między innymi właśnie Żaneta Durak, Iwona Szarzyńska, Katarzyna Bednarczyk, które jeszcze nie opuściły, czy Karolina Olszewska, które jeszcze nie opuściły w tym sezonie meczu swojej drużyny. No dokładnie, Enea ma mniej doświadczone zawodniczki, aczkolwiek ograne również w basket lidze kobiet, takie jak Daria Marcinia, która debiutowała w wieku 15 lat w barwach Enei AZS. Ale popatrzmy, za chwilę pierwsza piłka, gwizdek sędziego. Jeżeli się spojrzy też na zawodniczki, to chyba przewaga wzrostu po stronie MUKS-u. Zdecydowanie. I mamy pierwszy rzut sędziowski. Piłkę przejmują Enea AZS. 21, Aleksandra Pietraszek. Rzucająca i teraz zagranie Alicji Szloser nogą, takie w stylu piłkarskim. Piłka cały czas dla Enei AZS-u. Znawiać będzie Kinga Woźniak, rozgrywająca spod kosza. Walka pod koszem, wycofanie. Daria Marciniak, czy zdecyduje się na rzut? Alicja Szloser za 3 punkty. Piłka odbija się od obręczy i wpada do rąk Iwony Szarzyńskiej. Nie mamy punktów. Teraz MUKS przy piłce. Iwona Szarzyńska rozgrywa piłkę. Już przy piłce Karolina Olszewska. Szuka koleżanek. Olszewska do Żanety Durak. Doświadczona zawodniczka. Teraz przy piłce. Dobrą zasłonę zrobiła Barbara Miśkiewicz. Blok zawodniczki z numerem 6 Darii Marciniak. Piłka jednak cały czas dla MUKS-u. One będą wznawiać grę z podkosza. Karolina Olszewska. Wycofanie do Żanety Durak. Barbara Miśkiewicz zdecydowała się na rzut, ale już po gwizdku i punkty nie zostaną uznane. Cały czas mamy wynik 0-0. 45 sekund gry za nami. Z boku boiska znowu z numerem 21 Aleksandra Pietraszek. Już pokazuje, jak jej koleżanki mają się ustawić i jak ma być rozegrana akcja. Cały czas Pietraszek przy piłce. Wysoko Żaneta Durak. Teraz Kinga Woźniak. Kapitan zespołu Enei. Kinga Woźniak wchodzi pod kosz. Zdecydowała się na rzut. Nie zdobyła pierwszych punktów. I mamy pierwsze punkty dla Enei AZS Poznań. Te punkty zdobyła Karolina Stefańczyk. I mamy jeszcze, to jest akcja punktowa 2+1, Stefańczyk była faulowana. Zmaga się doping kibiców Enei AZS-u, czy będziemy mieli 3-0? Stefańczyk celnie, 3-0. I MUKS. Karolina Olszewska przekroczyła już linię środkową boiska. Żaneta Durak wchodzi pod kosz, rzuca. Piłka odbija się od tarczy, nie wpada do kosza. I znowu kontra Enei. Kinga Woźniak. Kinga Woźniak przy piłce. Kinga Woźniak do Darii Pietraszek. Przepraszam bardzo. To była teraz Aleksandra Pietraszek. I mamy kolejne punkty. Tym razem skutecznie pod koszem zachowała się Alicja Szloser i 5-0 dla gości. A więc dobry początek Enei AZS-u. Teraz MUKS. Karolina Olszewska przy piłce. Podanie z numerem 13 Iwony Szarzyńskiej. Iwona Szarzyńska rzuca i celnie. Albo raczej możemy powiedzieć 2-5, ponieważ to właśnie goście prowadzą. Kinga Woźniak. Zamieszanie pod koszem. Zawodniczki upadły. Będzie rzut za 3. Czy piłka wpadnie? Nie wpadła. Ale przejęcie piłki przez Karolinę Stefańczyk. Oddany rzut przez Aleksandrę Pietraszek. Ale zbiera niecelnie. Katarzyna Bednarczyk pod swoim koszem i już z kontrą rusza MUKS. Ponownie rozgrywająca MUKS-u Karolina Olszewska. Piłka do Basi Miśkiewicz. Basia Miśkiewicz. Zostawiają jednak Żanecie Durak. Żaneta Durak pod kosz do Basi Miśkiewicz. Ta przyjmuje piłkę, ale jednak nieskutecznie. Drugi raz już okazała się skuteczna i kolejne punkty dla gospodyń. 4-5, ale to teraz przy piłce są zawodniczki Enei AZS. Kinga Woźniak rozgrywa piłkę, podanie na skrzydło do Darii Marciniak. Kinga Woźniak. Woźniak do Alicji Szloser. Alicja Szloser pod kosz. Teraz przy piłce Karolina Stefańczyk. Było zamieszanie, ale błąd kroków i ponownie gospodynie będą miały szansę wyjść na prowadzenie. Na razie przegrywają 4-5. Karolina Olszewska ponownie. Ta przewaga wzrostu jest widoczna pod koszem. Na razie Basia Miśkiewicz okazała się skuteczna. Teraz Katarzyna Bednarczyk. Zdecydowanie Basia Miśkiewicz przewyższa swoje rywalki, niektóre nawet o głowę. Odważnie teraz weszła pod kosz Żaneta Durak i ta doświadczona 28-letnia zawodniczka zdobyła kolejne punkty. MUKS na prowadzeniu, 6-5. MUKS na prowadzeniu, Alicja Szloser przy piłce, szuka koleżanek, znalazła Karolinę Stefańczyk. Karolina Stefańczyk próbowała podać pod kosz. To było bardzo widowiskowe, ale niestety dla Enei Kinga Woźniak nie przejęła tej piłki. Znowu będzie wznawiać MUKS. I MUKS ma szansę zwiększać swoją przewagę. Jak tak spojrzymy na kibiców, to chyba nawet porówno można powiedzieć. Przyszło tutaj zwolenników jednej i drugiej drużyny. Zdecydowanie po lewej stronie mamy kibiców AZS-u, a po prawej MUKS-u. Teraz rzut za 3, niecelnie. Piłka odbija się od obręczy i wpada w ręce Darii Marciniak. I piłka z boku dla pomarańczarni MUKS Poznań. Wznowiła Iwona Szarzyńska. Szuka Basi Miśkiewicz, Basia Miśkiewicz wejdzie pod kosz, Basia Miśkiewicz w faszyście. Tak, Basia Miśkiewicz pięknie zakręciła się wokół Darii Marciniak i zdobyła kolejne 2 punkty w tym meczu. Bardzo podobna akcja jak przed chwilą. Można powiedzieć, że w przeciągu 2 minut 2 podobne akcje Basi Miśkiewicz, podobne i skuteczne. Chyba w niektórych meczach brakowało Basi Miśkiewicz w barwach MUKS-u. Ale już wróciła po kontuzji i to wyszło na dobre. Piękne podanie do Karoliny Stefańczyk i kolejne 2 punkty dla Enei AZS. Mamy 8-7. Karolina Stefańczyk to młoda zawodniczka, niespełna 20-letnia koszykarka Enei. 8-7 dla MUKS-u. Teraz MUKS cały czas przy piłce. Basia Miśkiewicz po raz trzeci, tym razem niecelnie. I nie zebrała tej piłki i akcja w drugą stronę. I kontra Enei. Dosyć szybki mecz dzisiaj mamy. Zdecydowanie bardzo szybkie tempo. Zobaczymy, czy zawodniczki wytrzymają tak przez całe 40 minut, a może i więcej. Może będziemy mieli dogrywkę. Kinga Woźniak. Pięknie znalazła Darię Marciniak. Daria Marciniak rzuciła, no ale piłka nie wpadła. Znowu MUKS. Iwona Szarzyńska. Zagranie do Katarzyny Bednarczyk. Ta zdecydowała się rzucić. Piłka jednak nie wpadła do kosza. I kolejna zbiórka Darii Marciniak. Szybko teraz pod koszem Enea, Karolina Stefańczyk i wyprowadza Enea na prowadzenie, 9-8. Już mamy ponad 5 minut pierwszej kwarty za nami. Jak na razie spotkanie jest bardzo wyrównane. Mamy chwilę przerwy w meczu. Pod koszem będzie wznawiać grę MUKS, pomarańczarnia MUKS Poznań. A na boisku melduje się z numerem 8 Kinga Banak. Zastąpiła ona Aleksandrę Pietraszek. Piłka już wznowiła i jest teraz w rękach Enei AZS-u. Kinga Woźniak. Kinga Woźniak. Wysoko teraz Basia Miśkiewicz. Kinga Woźniak zdołała jednak piłkę podać. Karolina Stefańczyk. Ponownie Kinga Woźniak. Rozegranie do Kingi Banak, która właśnie wyszła na boisko. I niestety niecelnie. I mamy wznowienie gospodyń z numerem 6. Żaneta Durak rozpoczęła. A więc pierwsza akcja Kingi Banach nieudana po wejściu na boisko. I znowu Basia Miśkiewicz. Basia Miśkiewicz znalazła pięknie pod koszem Żanetę Durak, ale ta była faulowana przy rzucie. Czy nie przy rzucie? Faul na pewno i będzie piłka dla pomarańczarni. I będą 2 rzuty osobiste. Zmiana w Enei AZS, zeszła Aleksandra Pietraszek. A teraz rzuty osobiste egzekwować będzie doświadczona Żaneta Durak. Pierwszy celny i mamy remis w meczu. 9-9, jeszcze jeden rzut dla Żanety Durak. Żaneta Durak, drugi również celny i wyprowadza tym samym MUKS na prowadzenie. 4 minuty do końca pierwszej kwarty. Enea przy piłce, Kinga Woźniak. Wioletta Wiśniewska, która pojawiła się na boisku chwilę temu. Teraz Daria Marciniak, wysoka zawodniczka Enei. Ale piękne przejęcie Basi Miśkiewicz. Basia Miśkiewicz blok. I piłka wychodzi poza linię boczną. No to są te warunki Basi Miśkiewicz. Właśnie teraz mogła je wykorzystać. Bardzo cenna zawodniczka dla drużyny Macieja Brodzińskiego. Kinga Woźniak pod koszem. I celnie Daria Marciniak. Daria Marciniak, która wyprowadza Enea AZS na prowadzenie 10-11. Mecz na styku dzisiaj mamy. Mecz na styku, mecz walki. Popatrz, jak zawodniczki walczą o pozycję z każdej strony. Teraz odważnie pod koszem Żaneta Durak i celnie. Zdobywa dwa kolejne punkty Żaneta Durak, która dzisiaj się mało myli. Cały czas mamy mecz, mamy wynik punkt za punkt. Dokładnie tak. Enea przy piłce. Alicja Szloser. Szloser na prawą stronę do Kingi Woźniak. Ta zdecydowała się rzucić za trzy i celnie. Mamy pierwszą trójkę w meczu. 12-14. Prowadzenie gości. Dwupunktowe prowadzenie. Basia Miśkiewicz, strata w środkowej fazie boiska, ale z powrotem przejęcie. Strata za stratą. I teraz rusza pomarańczarnia, ale uspokoiła grę rozgrywająca Karolina Olszewska. Cały czas ona przy piłce, na prawo do Żanety Durak. Żaneta Durak faulowana przez zawodniczkę z numerem 6, Darię Marciniak. I mamy zmianę w obu zespołach. W pomarańczarni MUKS Poznań schodzi Basia Miśkiewicz i zastępuje ją zawodniczka z numerem 10, Anita Szemraj. A więc Basia Miśkiewicz musi chwilę oddechu złapać. Pomarańczarnia przy piłce, Żaneta Durak. Przebiegła wszerz boiska, Durak za trzy punkty, niecelnie. Piłka nawet nie otarła się o tarczę. No to wykonanie nie było najlepsze w jej wykonaniu. A wiem, że wczoraj na treningu wychodziło jej to o wiele lepiej. No i teraz Enea AZS Poznań będzie przed szansą wyjścia na prowadzenie dużo większe. Ma dwupunktowe, teraz Daria Marciniak. Wycofanie do Kingi Woźniak. Kinga Woźniak podobnie do Marciniak. Marciniak z problemami będzie próbowała wchodzić pod kosz. Marciniak rzuca, ale niestety bardzo niecelnie. Teraz niecelnie. Szybka kontra Muksu, a jednak nie będzie to szybka kontra. Zdecydowały się trochę zwolnić grę i spokojnie rozegrać tę akcję. Karolina Luszewska przy piłce weszła pod kosz. Karolina Luszewska niestety niecelnie. Żaneta Durak. Jednak zobacz, im częściej piłka jest przy Żanecie Durak, to ona jednak tą piłkę przetrzymuje, ta doświadczona zawodniczka. Tak, wie jak się zachować w kluczowych sytuacjach. Teraz rzut za trzy i celnie. Anita Szemraj, druga trójka w tym meczu, pierwsza dla pomarańczarni MUKS Poznań. Jednak to nie była trójka, mamy rzut za dwa punkty, tutaj nas jednak musiała tam nadepnąć na linię, mamy dokładnie remis, 14-14. A tutaj już akcja pod drugim koszem. Niestety piłka z boku dla pomarańczarni MUKS Poznań. Półtorej minuty do końca pierwszej kwarty. A my mamy remis. My mamy remis w tym emocjonującym spotkaniu jak na razie. Żaneta Durak. Pomarańczarnia przy piłce, to gospodynie będą teraz przed szansą wyjścia na prowadzenie. Niestety zamieszanie pod koszem. Niecelne podanie. Przejmują piłkę akademiczki. Faulowana była z numerem 6 Żaneta Durak i piłka dla Enei AZS Poznań. Marta Nowicka w międzyczasie pojawiła się na parkiecie. Marta Nowicka, ona teraz przy piłce w drużynie Enei AZS-u. Odważnie pod koszem i celnie. 14-16, patrząc ze strony wyniku Muksu. I akcja w drugą stronę, dwupunktowe prowadzenie gości. Chciała rzucać za trzy, Patrycja Klac. Zamarkowała ten rzut, teraz Żaneta Durak. Żaneta Durak. Żaneta Durak, czy wejdzie pod kosz? Nie, rozrzucenie na drugą stronę. Mamy celne punkty, znowu celny rzut, tym razem Katarzyna Bednarczyk z numerem 7. I trzeba podkreślić, że Katarzyna Bednarczyk to najwyższa zawodniczka pomarańczarni MUKS Poznań. I Enea znowu pod koszem. Jest Enea nawet wyższa niż Basia Miśkiewicz. Daria Marciniak. Kinga Banach. Ale przejmuje MUKS. I to MUKS teraz przed szansą wyjścia na prowadzenie. Iwona Szarzyńska szybko zagrała tą piłkę. Odbija się jednak od nóg rywalek i wychodzi na aut. 20 sekund do końca pierwszej kwarty. A my mamy ciągle wynik remisowy. Czy któryś z zespołów będzie na prowadzeniu po pierwszej kwarcie, czy też nie? Pierwsza kwarta bardzo wyrównana. Remis myślę, że jest sprawiedliwy. Zobaczymy, czy tak się właśnie zakończy. Rzut za trzy, niecelny. piłkę przejmuje AZS i to teraz AZS ma 14 sekund na swoją akcję. Bardzo szybko pod koszem Kinga Banach faulowana. 10 sekund do końca. I przerwa na żądanie dla zespołu Pomarańczarni MUKS Poznań. Więc na razie mamy bardzo wyrównaną tą kwartę. 10 sekund do końca pierwszej kwarty, mamy wynik 16 do 16. Jakbyś był trenerem, co byś powiedział swoim zawodniczkom przed taką akcją przy wyniku remisowym? Nie wiem, co bym powiedział, nie jestem trenerem, na szczęście drużynę Pomarańczarni prowadzi ktoś inny, Maciej Brodziński. Maciej Brodziński, który jest fachowcem docenionym przez Polski Związek Koszykówki, ponieważ został ostatnio nominowany na asystenta reprezentacji Polski. Podobnie zresztą jak Krzysztof Dobrowolski. Tak, zdecydowanie. Obydwaj, jeden z nich poprowadzi, będzie asystentem reprezentacji do lat 15, a drugi do lat 14. A więc również te młodzieżowe zespoły będą prowadzić obaj szkoleniowcy. Na ich doświadczeniu skorzystają reprezentacje Polski. 10 sekund do końca spotkania. Za chwilę będziemy mieli wznowienie akcji. I Pomarańczarnia. 10 sekund do końca. Pomarańczarnia przy piłce pod swoim koszem. Bardzo wysoka obrona teraz AZS-u. Żaneta Durak przekracza właśnie środkową linię parkietu. Z numerem 7 Katarzyna Bednaczyk do Basi Miśkiewicz. Ta jednak zablokowana. Bardzo celna i skuteczna obrona teraz Darii Marciniak. I Basia Miśkiewicz będzie miała dwa rzuty osobiste. Czyli jednak mieliśmy faul. Basia Miśkiewicz przed szansą wyprowadzenia MUKS-u na prowadzenie po pierwszej kwarcie. Basia Miśkiewicz. Pierwszy rzut niecelny. Będzie miała szansę jeszcze jedną. Basia Miśkiewicz. Drugi już celny. I to Pomarańczarnia MUKS Poznań będzie prowadzić po pierwszej kwarcie. Właśnie mamy syrenę oznaczającą koniec pierwszej kwarty tego meczu. 17 do 16. Bardzo dobry mecz na razie. Zdecydowanie bardzo dobry mecz. Skoro gra druga i trzecia drużyna, to musiał być mecz bardzo dobry i mecz na miarę derbów Poznania. Dzisiaj obie drużyny grają, myślę, na miarę swoich wysokich możliwości i również wysokich aspiracji. Wysokich aspiracji. Jakby nie patrzeć, oba kluby miały przeszłość w Ekstraklasie i pewnie z chęcią by do niej wróciły. Ostatni raz Pomarańczarnia MUKS Poznań grała w najwyższej klasie rozgrywkowej w zeszłym sezonie. Niestety to był roczny pobyt w tej lidze i skończył się spadkiem. Natomiast zawodniczki AZS-u grały ostatni raz w sezonie 2010-2011. Ostatni wielki sukces drużyny AZS-u Poznań to rok 2004 i wicemistrzostwo Polski. To miało miejsce już 13 lat temu. To już dużo czasu. Było to bardzo dawno i w tamtym pamiętnym finale akademiczki musiały uznać wyższość ówczesnego hegemona Polskiej Ligi Lotosu Gdańsk i przegrały 3-1 walkę finałową. Chcielibyśmy bardzo zobaczyć jedną z poznańskich drużyn, a może i dwie, bo były również takie czasy na parkietach Ekstraligi. Zobaczymy, może w kolejnych sezonach. Oczywiście to wiąże się też z dużymi nakładami finansowymi, na które na razie pewnie nie stać obu klubów, ale liczymy na to, że niedługo tak się stanie. Zdecydowanie i właśnie to te 100 tysięcy, o których mówiłem na początku spotkania, może okazać się kluczowe. I będziemy mieli już drugą kwartę za chwilę. Obie drużyny już są na boisku i zaczęła drużyna Pomarańczarni. Katarzyna Bednaczyk pod kosz, ale jednak piłka wychodzi na aut. Skoro mamy chwilę, to do nas dotarły właśnie statystyki po pierwszej kwarcie i najskuteczniejszą zawodniczką Pomarańczarni jest Żaneta Dura, która zdobyła 6 punktów. Z kolei w AZS-ie prym wiedzie Karolina Stefańczyk, która zgromadziła na swoim koncie 7 oczek. W międzyczasie piłkę straciła drużyna Pomarańczarni i Enea AZS przed szansą dogonienia wyniku. Anita Plucińska, ona pojawiła się teraz na parkiecie. Wioletta Wiśniewska również jest na parkiecie, ale przejęcie piękne. Żaneta Durak skutecznie. Teraz indywidualna akcja po własnym przejęciu Żanety Durak i ona dorzuca kolejne punkty dla Pomarańczarni. A więc już 19 do 16 prowadzenie gospodyń. Marta Nowicka już w asyście dwóch rywalek, Basi Miśkiewicz i Żanety Duraki. Znowu obrona pomarańczarni. Przyjęcie Żanety Durak, ale jednak piłka będzie cały czas dla Enei AZS-u. Tam sędzia dopatrzył się przewinienia. Na tablicy wyników 19:16, piłka dla AZS-u z boku boiska. Parkiet opuściła właśnie Basia Miśkiewicz, a wznawiać grę z bocznej linii boiska będzie Enea AZS. A mianowicie Martyna Kotula. Teraz Marta Nowicka, rozgrywająca Enea AZS, młoda. Piękny przerzut na lewą stronę do Anity Plucińskiej. Niecelny rzut właśnie Anity Plucińskiej. Piłkę znowu w rękach Żanety Durak. Żaneta Durak do Iwony Szarzyńskiej. Ale piękne wybicie z numerem 11 ponownie Anity Plucińskiej. Ale piłka będzie cały czas w rękach Muksu. Żaneta Durak, wiodąca postać dzisiaj w drużynie pomarańczarni MUKS. Kolejna zmiana. 17 Wioletta Wiśniewska, a w jej miejsce z numerem 10 Karolina Stefańczyk. Żaneta Durak. Niecelny rzut zawodniczki z numerem 7 Katarzyny Bednarczyk i ponownie rozgrywa piłkę Enea AZS, a mianowicie Marta Nowicka. Na parkiecie brakuje teraz Kingi Woźniak, kapitan zespołu Enei. Martyna Kotula, wejście pod kosz, podanie do Kingi Stefańczyk. Kingi Stefańczyk, ale zaatakowały ją dwie rywalki, próbując odebrać piłkę. Kinga Paul. Stefańczyk była osaczona przez Żanetę Durak i przez także Karolinę Olszewską i to one okazały się silniejsze w tej sytuacji. No zdecydowanie. Postura fizyczna była po stronie akademiczek. Patrycja Klat przy piłce. Znowu do Żanety Durak. Żaneta Durak do Katarzyny Bednarczyk. Teraz piłka znowu w rękach Żanety Durak, która oddaje Patrycji Klat. Ta odważnie pod kosz. Zdecydowała się rzucić, ale niecelnie. I przejmują akademiczki. A mianowicie Daryna Marciniak i już akcja w drugą stronę. Marta Nowicka przy piłce pokazuje koleżankom, jak mają się ustawić. Podanie do Anity Plucińskiej. Anita Plucińska w asyście zawodniczki z numerem 6, czyli Żanety Durak. I Karolina Stefańczyk pod kosz do Darii Marciniak. Daria Marciniak. Nie, jednak nie. Wycofanie piłki. Znowu Anita Plucińska teraz pod kosz, ale blok bardzo skuteczny Katarzyny Bednarczyk i kontra Muksu. Żaneta Durak pod koszem, znowu zablokowana. Bardzo szybki fragment meczu mamy. Akcja za akcję. Akcja za akcję, cios za cios i mamy dwa rzuty osobiste dla akademiczek. Dla pomarańczarni MUKS Poznań, przepraszam bardzo. Będzie je egzekwować Żaneta Durak. Pierwszy niecelny. Piłka wypadła poza obręcz. Ale będzie miała okazję teraz się zrehabilitować i wyprowadzić pomarańczanie na 4-punktowe prowadzenie. Czy tak będzie? Nie będzie. Również drugi niecelny i przejęcie piłki przez akademię. Cały czas 3 punkty przewagi pomarańczarni MUKS-u Poznań. Znowu Marta Nowicka, rezerwowa rozgrywająca Enei. Karolina Stefańczyk. Karolina Stefańczyk do Martyny Kotuli. Tak, teraz odważnie wchodzi pod kosz. Zdecydowała się rzucić, ale piłkę przejmuje Iwona Szarzyńska i rozpoczyna akcję swojej drużyny. MUKS pod koszem. Zablokowana przez Darię Marciniak. Trzeba przyznać, że Daria Marciniak prezentuje się wyśmienicie zarówno w ataku, jak i w obronie dzisiaj. I nie ma co się dziwić, w końcu to jest najskuteczniejsza zawodniczka Enei AZS Poznań. Kolejne rzuty osobiste. Żaneta Durak. Poprzednie dwa były niecelne. Teraz celny i mamy 20:16. I jeszcze jedna próba Żanety Durak. Żaneta Durak przed tym spotkaniem miała 176 punktów na swoim koncie. Teraz dorzuca kolejne. I 21:16. Już 5-punktowe prowadzenie gospodyń. I to już był 9. i 10. punkt tej zawodniczki w tym meczu. A więc już 186 punktów Żanety Durak w tych rozgrywkach. Na parkiet powróciła podstawowa rozgrywająca Kinga Woźniak. Podstawowa rozgrywająca Enei w miejsce Marty Nowickiej. Stefańczyk właśnie do Kingi Woźniak. Kinga Woźniak do Stefańczyk. Ta blokowana. Czy to było przepisowo? Sędzia pokazuje, że piłka sporna. Nie, piłka z boku dla Pomarańczarni MUKS Poznań. Czyli była to czysta obrona drużyny Pomarańczarni MUKS Poznań. Wszystko zgodnie z literą prawa. I kolejna akcja Pomarańczarni. Karolina Olszewska. Pod kosz do Iwony Szarzyńskiej. Iwona Szarzyńska bardzo celnie. I mamy kolejne 2 punkty. Już duża przewaga MUKS-u. 23-16. 7 punktów. Coraz chyba zawodniczki MUKS-u włączyły drugi bieg. Może to jest właśnie to doświadczenie. Kinga Woźniak. Piłka odbija się od kosza i ponownie w rękach Enei AZS-u. Rzut niecelny. Martyna Kotula, ale dobija z numerem 6 Daria Marciniak i mamy 23-18. I ta strata została już zmniejszona. 23-18, 5 punktów. Ale piłka w rękach zawodniczek MUKS-u. Ale jeżeli Enea AZS chce trzymać ten wynik, no to musi wykazać się teraz skuteczną obroną. Pod koszem Iwona Szarzyńska. Mamy jednak grę przerwaną. 6 minut do końca pierwszej połowy meczu. I strata przez MUKS, piłka z boku dla Enei AZS Poznań. Czyli jednak będzie teraz szansa zmniejszenia tego wyniku ze strony Enei AZS-u. Kinga Woźniak. Kinga Woźniak. Poradziła sobie bez problemu z Karoliną Olszewską, która ponownie ją wypchnęła poza linię rzutów za 3 punkty. Kinga Woźniak cały czas ona przy piłce i ona wzięła teraz ciężar gry na swoje barki, no ale niecelny. Kroki... Przejęła piłkę Daria Marciniak, ale sędzia odpisał kroki. Kroki Darii Marciniak. I będziemy mieli kolejny czas. Tym razem dla akademiczek. Trener Krzysztof Dobrowolski musi kilka wskazówek przekazać swoim zawodniczkom, ponieważ ta przewaga MUKS-u jest wyraźna. 23-18. Szczególnie widać w tej drugiej kwarcie braki i problemy w ofensywie, które się namnażają. Myślę, że z tym też jest związany powrót na parkiet no, najbardziej doświadczonej albo jednej z najbardziej doświadczonych w drużynie Enei AZS-u, czyli Kingi Woźniak, kapitan. No jednak co kapitan, to kapitan dla drużyny. No tak, jeśli kapitan da sygnał do ataku, to cała drużyna powinna iść w ślad za kapitanem. Ale my mówimy, że Kinga Woźniak jest jedną z najbardziej doświadczonych zawodniczek w drużynie Enei AZS-u, a ona jest rocznik 94, czyli 23-letnia, to już oznacza jedna z najstarszych w tej drużynie. To świadczy o tym, jak młody jest to zespół. Nie żebym patrzał nam w metryczkę, ale jesteśmy chyba starsi od niej. Nawet nie chyba. I teraz piłka będzie wznawiana. Już zawodniczki są po przerwie na żądanie trenera Krzysztofa Dobrowolskiego i już mamy ją na parkiecie. Ponownie drużyna Pomarańczarni. Karolina Olszewska. Karolina Olszewska do Iwony Szarzyńskiej. Znowu Olszewska. Podobnie Szarzyńska. Teraz pod kosz do Katarzyny Bednarczyk. Ale piłka znowu jest wycofana. Rozegrała do Basi Miśkiewicz. Do Patrycji Klat, przepraszam, ale niecelnie. Już szybka akcja zespołu akademiczek. Martyna Kotula w lewym narożniku. Wypchnięta i Daria Marciniak rozgrywa ponownie piłkę od tyłu. Daria Marciniak dzisiaj bardzo daleko od kosza. Katarzyna Bednarczyk za 2. Niestety niecelnie. I już akcja w drugą stronę i faulowana w tym momencie była Patrycja Klat. Piłka z boku dla Pomarańczarni MUKS Poznań. I zmiana w zespole Enei AZS Poznań. Na parkiecie pojawiła się z numerem 21 Aleksandra Pietraszek. Z kolei w drużynie MUKS-u boisko opuściła Patrycja Klat. I teraz przy piłce Karolina Olszewska. Karolina Olszewska do Żanety Durak. Żaneta Durak do Katarzyny Bednarczyk. Ta do Iwony Szarzyńska. Ale przejmuje teraz Enea AZS i one mają szansę wyprowadzić kontrę. Alicja Szloser do Kingi Woźniak, teraz Daria Marciniak. Kinga Woźniak tyłem do kosza, próbuje rozegrać do koleżanki z numerem 7 Alicji Szloser. Alicja Szloser. Czy weźmie odpowiedzialność na własne barki? Alicja Szloser cały czas przy piłce do Kingi Woźniak. Kinga Woźniak wchodzi pod kosz. 3 sekundy do końca akcji, rzuca Kinga Woźniak i niestety piłka wypada z kosza. I akcja w drugą stronę. Ciągle mamy 23-18. Do końca pierwszej połowy 4,5 minuty. Teraz Żaneta Durak. Żaneta Durak do Iwony Szarzyńskiej. Szarzyńska do Karoliny Olszewskiej. Ponownie Żaneta Durak niecelnie. Piłka w rękach Enei, nie, jednak MUKS. ale teraz została zablokowana. Grę spod kosza będą wznawiać gospodynie. Karolina Olszewska. Pod koszem wysokie Anita Szemraj, wysoka Katarzyna Bednarczyk. Ta przewaga wzrostu jest no, dzisiaj widoczna. Widoczna i MUKS sobie radzi już od dobrych 3-4 minut bez Basi Miśkiewicz na parkiecie. Miejmy nadzieję, że wszystko ze zdrowiem Basi Miśkiewicz jest w porządku. Ona miała ostatnio kontuzję. Wznawia teraz Karolina Olszewska spod kosza. Wycofanie do Iwony Szarzyńskiej. Ta wchodzi pod kosz, zdecydowała się rzucić, ale nie trafiła. I akcja w drugą stronę. Przy piłce oczywiście Kinga Woźniak. Rzut za 2 punkty Aleksandry Ziemborskiej i niestety piłka wypadła. No i brzydkie zderzenie pod koszem Karoliny Olszewskiej. I wznawia za końcowej linii Kinga Woźniak. Ona musi brać odpowiedzialność na swoje barki. Kinga Woźniak rozegrała do Karoliny Stefańczyk. Ta na razie zatrzymywana zgodnie z przepisaniem, ale jednak jest gwizdek sędziego. Kinga Woźniak jeszcze dyskutuje z arbitrem tego spotkania, ale nic nie wskórała. Wszystko było przepisowo. I teraz szanse na kolejne punkty będą miały gospodynie. Ponownie Karolina Olszewska do Iwony Szarzyńskiej. Znowu warianty z Karoliną Olszewską. Szarzyńska do Bednarczyk. Żaneta Durak. Na razie po obwodzie, ale teraz zagranie do numeru 10, czyli do Anity Szemraj, ale jednak blokowana przez drużynę AZS-u. I będziemy mieli kolejne rzuty osobiste. Czyli jednak mieliśmy tam przewinienie. Anita Szemraj, ta zawodniczka powróciła teraz do MUKS-u w grudniu. Doświadczona zawodniczka, mająca 28 lat. Celny rzut pierwszy, 24 do 18, 6-punktowe prowadzenie MUKS-u. Czy będzie 7-punktowe? Druga próba. Druga również celna. 25 do 18. Anita Szemraj dwa razy skutecznie. Kinga Woźniak oczywiście rozgrywa. Przy piłce Alicja Szloser. Podanie do Aleksandry Ziemborskiej. Kinga Woźniak ponownie przy piłce w lewym narożniku. Czy będzie próbowała wchodzić pod kosz? Wyciąga. Bardzo wysoko gra Karolina Olszewska. Piłka jednak zdołała się przedrzeć do drużyny Enei. Karolina Stefańczyk. Stefańczyk pod kosz. Faulowana i będziemy mieli akcję 2+1. Czy 2+1 to się okaże, jeżeli zostanie to celnie wykonane. Punkty na pewno są zaliczone. 25 do 20 w tym momencie. Jeden rzut osobisty właśnie pokazał sędzia. Czyli jest szansa teraz zmniejszyć tą stratę do 4 punktów. Karolina Stefańczyk. Stefańczyk, piłka jednak wypada. Czy uda się zebrać tą piłkę? Tak, ale jednak niecelnie dobija Aleksandra Ziemborska. Mimo to należy pochwalić Aleksandrę Ziemborską. Jest ona najmłodszą zawodniczką Enei AZS Poznań. Ma ona ledwie 16 lat. Teraz próba za 3 punkty w drużynie MUKS-u. Niecelnie. Piłka odbija się od obręczy. Dobija Żaneta Durak. Również niecelnie. Tam bardzo agresywnie w obronie grają akademiczki. Karolina Olszewska. Ponownie Olszewska. Czy zdecyduje się na rzut za 3 punkty? Zdecydowała się rzucić za 3. Iwona Szarzyńska, jednak był to niecelny rzut. I teraz znowu Enea. Kinga Woźniak. Kinga Woźniak w lewym narożniku. Przy sobie ma dwie rywalki. Podanie pod kosz do Alicji Szloser. Alicja Szloser trafia za 2 punkty i akademiczki zmniejszają przewagę, a trener Pomarańczarni MUKS Poznań Maciej Brodziński prosi o czas, nie czeka. Być może słyszą Państwo ten aplauz po celnym rzucie teraz w drużynie Enei AZS-u, ponieważ działo się to na wysokości tej trybuny, która jest zlokalizowana z kibicami Enei AZS-u. Są ubrani w szaliki, także dosyć żywiołowo dopingują swój zespół. Również żywiołowo swój zespół dopingują kibice Pomarańczarni MUKS Poznań, których mniej więcej powinno być więcej w tej hali, ale nie wiem, czy jest. No teraz trudno jest to ocenić. W tym momencie nie będziemy się tutaj wysilać, żeby to ustalić. Natomiast na pewno jest to wypełniona hala po brzegi. O tym możemy zaręczyć. 25 do 22, a więc udało się zmniejszyć tą stratę w drużynie Enei AZS-u. Już tylko 3 punkty straty. Jak będzie po pierwszej połowie? Do końca pierwszej połowy zostało już niespełna 3 minuty. 2,5 minuty, dokładnie. zawodniczki powoli pojawiają się na parkiecie. Skoro mamy jeszcze chwilę, to też warto wspomnieć o tym, że w przyszłym tygodniu AZS Poznań będzie gospodarzem turnieju ćwierćfinałowego Mistrzostw Polski do lat 22, a na parkiecie są zawodniczki, które wystąpią w tym turnieju. I teraz Bóg przy piłce. Katarzyna Bednarczyk, na prawo do Żanety Durak. Żaneta Durak. Teraz przytrzymała tą akcję Żaneta Durak indywidualnie. Przejmuje teraz AZS, Aleksandra Pietraszek, ale już zatrzymana ta kontra i atak pozycyjny. Będzie szansa teraz zmniejszyć tą stratę. Kinga Woźniak za 3. Niestety niecelnie Kinga Woźniak, ale przejęcie Aleksandry Ziemborskiej. Udana zbiórka i teraz ponownie Kinga Woźniak przy piłce. Kinga Woźniak. Wszystkie akcje przez jej ręce przechodzą. Ale Kinga Woźniak do Kaliny Stefańczyk. Kinga Woźniak w ostatniej sekundzie, ale niestety niecelnie. Mieliśmy teraz taką walkę wręcz trochę na parkiecie. Takie małe MMA na chwiałce. Małe MMA. Sędziowie zatrzymali teraz grę. W tym małym MMA brała udział Karolina Stefańczyk. A na parkiecie pojawi się ponownie Barbara Miśkiewicz, która zastąpi Anitę Szemraj. Czyli wszystko ze zdrowiem Barbary Miśkiewicz dobrze, także to jest pozytywna informacja. Chwilę nie było Basi na parkiecie i akademiczki zaczęły odrabiać przewagę. Enea pod koszem. Kinga Woźniak. Teraz będzie próba, ale czy teraz przepisowo było to zatrzymanie? Chyba nie. Wydaje mi się, że tam był faul i będziemy mieli rzuty osobiste. A na linii rzutów osobistych Alicja Szloser. Alicja Szloser ma 2 próby teraz na to, żeby zmniejszyć tą stratę. Doping kibiców Enei. Alicja Szloser, pierwszy celny. I brawa za koszem, bo tam zlokalizowana jest trybuna Enei. Po raz drugi Alicja Szloser, tym razem niecelnie, ale udało się zebrać tą piłkę. Basia Miśkiewicz jednak skutecznie w obronie i MUKS. Karolina Olszewska, pokazuje się Basia Miśkiewicz. Ona jednak decyduje się na inny wariant do Żanety Durak w poprzek boiska, w poprzek parkietu. Karolina Olszewska, rzut i piłka wpada do kosza. 27 do 23, ponownie 5 punktów na korzyść pomarańczarni MUKS Poznań. Minuta do końca drugiej kwarty, za 3 rzuca Aleksandra Pietraszek celnie. I mamy 27 do 26. Piękny widowiskowy rzut teraz Aleksandry Pietraszek. 27 do 26, jednopunktowe prowadzenie MUKS-u. A do końca drugiej kwarty nieco 45 sekund. Za 3 rzuca. I teraz, ale było to niecelny rzut i teraz Enea AZS przed szansą do doprowadzenia do remisu lub wyjścia na prowadzenie. Kinga Woźniak. 30 sekund do końca pierwszej połowy. 30 sekund do końca. Doping kibiców jednych i drugich się bardzo nasila. A teraz Alicja Pietraszek zablokowana przez Katarzynę Bednarczyk. Cały czas przy piłce będzie Enea AZS. Akademiczki mają do 14 sekund na rozegranie tej akcji. I wznawia Alicja Szloser. Kinga Woźniak w asyście Karoliny Olszewskiej. Teraz Szloser, ale to nie będzie za 3 punkty, ponieważ nadepnęła linię, ale jednak piłka nie wpada do kosza i teraz szybka akcja MUKS-u. 4 sekundy. I przekroczenie połowy przez rozgrywającą pomarańczarnię MUKS Poznań Karolinę Olszewską. To dosyć poważny błąd w koszykówce, przekroczenie własnej linii środkowej boiska. Mamy 3 sekundy do końca pierwszej połowy, jednak mamy przerwę. Przerwę na żądanie trenera pomarańczarni MUKS Poznań Macieja Brodzińskiego. 3 sekundy do końca, 27 do 26 na korzyść pomarańczarni MUKS-u Poznań. Już przez chwilę wydawało się, że MUKS będzie zwiększał systematycznie swoją przewagę, ale akademiczki nie dawały za wygraną i doszły na 1 punkt i mają jeszcze szansę wyjść na prowadzenie przed końcem pierwszej połowy. Dla pomarańczarni MUKS Poznań ten mecz jest jednym z takich etapów przygotowań również do finałowego turnieju Pucharu Polski, który ta drużyna rozegra w dniach 27-29 stycznia w Krakowie, dlatego że Pomarańczarnia zajęła pierwsze miejsce w pierwszej lidze. Jako jedyna drużyna z pierwszej ligi w tym turnieju weźmie udział. No zgadza się. I tak oto 21 stycznia w Tauron Arenie w Krakowie w meczu ćwierćfinałowym Pomarańczarnia MUKS Poznań zmierzy się z AZS-em AJB Gorzów Wielkopolski. Nie będzie faworytem tego spotkania, aczkolwiek zawodniczki z Poznania stać na sprawienie niespodzianki. Nikogo nie spisujemy na straty, a teraz jeszcze szansa w tej połowie do doprowadzenia przynajmniej do remisu drużyny Enei. 3 sekundy do końca meczu. Aleksandra do końca połowy. Pietraszek. Szloser próbowała rzucić niecelnie, rzut przejęcie i koniec pierwszej połowy. 27-26 prowadzi Pomarańczarnia MUKS Poznań. A więc możemy stwierdzić, że tak jak się spodziewaliśmy, czyli bardzo wyrównane spotkanie, bardzo wyrównany mecz. Te derby, które przysparzają nam mnóstwo emocji. 27-26, punkt za punkt. Punkt za punkt i myślę, że kibiców będzie trzymało to spotkanie w napięciu do samego końca. Ale ja już widzę, że z naszą reporterką Anną Kowalik jest kapitan drużyny Enei, Kinga Woźniak. Oddajemy głos Ani. Ze mną jest Kinga Woźniak. Pierwsza kwarta bardzo wyrównana. Czy uważasz, że jesteście w stanie fizycznie wytrzymać w kolejnych dwóch? Uważam, że nawet lepiej niż przeciwniczki, gdyż one mają 7 zawodniczek, które rotują. My rotujemy prawie całym składem, więc miejmy nadzieję, że będzie to klucz do zwycięstwa. Dziękuję bardzo. Szybko i treściwie wypowiedziała się nam Kinga Woźniak. Zawodniczki schodzą już do szatni. Teraz będziemy mieli chwilę przerwy. Na parkiet w hali przy ulicy Chwiałkowskiego powrócimy na drugą połowę. To tyle na razie. Tu ponownie hala przy ulicy Chwiałkowskiego w Poznaniu. Wracamy na drugą odsłonę meczu derbowego. Pomarańczarnia MUKS Poznań, Enea AZS Poznań. Gospodynie prowadzą po pierwszej połowie 27-26. Już są gotowe do rozpoczęcia tej drugiej części, która miejmy nadzieję będzie tak samo wyrównana jak poprzednie dwie pierwsze kwarty. To nam zapowiada wielkie emocje również w tej drugiej połowie. Jeżeli spojrzymy na statystyki pierwszej odsłony, to widać wyraźnie, że Enea AZS Poznań grała aż 11 zawodniczkami z 12. Pomarańczarnia MUKS wykorzystała tylko 7. To może okazać się kluczowe w decydujących momentach tego spotkania, kiedy zacznie brakować zawodniczkom sił. Wtedy to akademiczki będą w lepszej sytuacji, bowiem siły rozkładały się równomiernie. Oba zespoły są już na parkiecie. W drużynie MUKS-u widzę na parkiecie Basię Miśkiewicz. Jest także Karolina Olszewska, która właśnie przy piłce. Rozpoczęliśmy drugą połowę. Żaneta Durak. Żaneta Durak pod kosz, niestety niecelnie. I piłka ponownie dla Pomarańczarni MUKS Poznań. I za końcowej linii boiska wznawiać ją będzie Karolina Olszewska, rozgrywająca drużyny Pomarańczarni. Pokazuje się Iwona Szarzyńska. Szarzyńska, wycofanie do Żanety Durak. Durak. Teraz Olszewska. Trzeba przyznać, że Karolina Olszewska mimo młodego wieku jest bardzo utytułowaną zawodniczką. Występowała m.in. w reprezentacji Polski, w młodzieżowej reprezentacji Polski podczas Mistrzostw Europy w Estonii w 2012 roku. Miśkiewicz, teraz Durak, Durak do Miśkiewicz, Basia Miśkiewicz pod koszem i nieskutecznie jednak piłka wyturlała się z kosza. I Enea AZS przed szansą doprowadzenia do wyjścia na prowadzenie. Alicja Szloser pod kosz do Karoliny Stefańczyk, a ta do Aleksandry Pietraszak, ale ona niecelnie. I znowu Pomarańczarnia w kontrze. Olszewska zwolniła akcję. Olszewska wchodzi teraz odważnie pod kosz do Iwony Szarzyńskiej. Ta próbuje za 3 punkty. Niestety niecelnie. I Alicja Szloser. Na razie jeszcze nie mieliśmy punktów w tej odsłonie, a już ponad minuta gry za nami. Alicja Szloser teraz wzięła się za rozgrywanie tej akcji. Karolina Stefańczyk, czy będzie wchodziła pod kosz? Wchodzi pod kosz. Niestety jest broniona akcja. Indywidualnie Stefańczyk, ale piłka teraz trafia do Kingi Woźniak. Kapitan Enei. Faulowana teraz Karolina Olszewska, faul w ataku Kingi Woźniak i sędzia pokazuje, że piłka dla Pomarańczarni MUKS. Piłkę wznawiać będzie Iwona Szarzyńska. Ona zza bocznej linii do Olszewskiej. Karolina Olszewska właśnie przekracza środkową linię boiska. Durak, Żaneta Durak. Czeka, aż będzie miała kilka wariantów. Mieliśmy faul pod koszem. I to był faul w ataku Iwony Szarzyńskiej. Czyli prawie 2 minuty bez punktów na razie. Piłka dla akademiczek. Kinga Woźniak ponownie bierze się za rozgrywanie. Kinga Woźniak już na połowie rywalek. Daria Marciniak. Paulina Stefańczyk do Kingi Woźniak. Kinga Woźniak, czy będzie rzucać za 3? Na razie tego nie robi. Do Darii Marciniak, ale piłkę znowu przejmuje Pomarańczarnia MUKS. Teraz powalczyła o tą piłkę Żaneta Durak. Wręcz wyszarpała tą piłkę. Wyszarpała. I teraz przy piłce Katarzyna Bednarczyk. Do Żanety Durak. Dużo miejsca. Do Olszewskiej. Olszewska próbuje za 3. Piłka wypada jednak. Odbija się od obręczy, ale nie wpada do kosza. Alicja Szloser przy piłce, Alicja Szloser do Kingi Woźniak. Kinga Woźniak pokazuje wariant rozegrania tej akcji. Przy niej ciągle stoi Karolina Olszewska. Kinga Woźniak podaje pod kosz. Daria Marciniak walczy tam z rywalkami. Daria Marciniak... Alicja Szloser rzuca. Tak, 2 punkty i akademiczki wychodzą na 1-punktowe prowadzenie. Zawodniczki obu zespołów potrzebowały 2,5 minuty, aby zdobyć pierwsze punkty w tej kwarcie. A Enea potrzebowała ponad 20 minut na to, żeby znowu wrócić na prowadzenie. 27 do 28. Pomarańczarnia przed szansą. Żaneta Durak jest pod koszem, ale piłkę przejmuje teraz Kinga Woźniak. Ona wyprowadza akcję Enei. Kapitan zwolniła. Enea AZS przed szansą powiększenia prowadzenia. Stefańczyk. Za 3 Stefańczyk niecelnie. Ale zbierają zawodniczki Enei AZS-u. Szlosel, Kinga Woźniak. Kinga Woźniak wejdzie pod kosz. Będzie próba za 3 punkty, czy celna? Niecelna. Piłka w rękach Pomarańczarni. Teraz szybka kontra. Karolina Olszewska. Jest pod koszem również Żaneta Durak. Karolina Olszewska zdecydowa się do wycofania do Basi Miśkiewicz. Szybka teraz akcja Pomarańczarni. Żaneta Durak za 3. Niecelnie, ale przyjmuje ponownie piłkę i ponownie niecelny rzut Żanety Durak. 2 razy niecelnie Żaneta Durak i szybko akademiczki. Kinga Woźniak. Próba za 3 punkty. Niecelnie. Na razie mamy festiwal niecelnych rzutów za 3. Ale szybkie tempo tego spotkania. Karolina Olszewska pod koszem. I świetny blok teraz Alicji Szloser. Będziemy mieli przerwę. Przerwa na żądanie trenera Pomarańczarni MUKS Poznań Macieja Brodzińskiego. Trudno się dziwić, dlatego że Pomarańczarnia MUKS na razie bez punktów w tej połowie. 27 do 26, taki był wynik po pierwszej odsłonie. Teraz 27 do 28. 2 punkty udało się rzucić Enei. MUKS na razie bez punktów. Zdecydowanie festiwal nieskuteczności w wykonaniu zawodniczek MUKS-u Poznań. A więc trener Pomarańczarni Maciej Brodziński musi przekazać wskazówki na to, żeby Pomarańczarnia powróciła do tej gry z pierwszej odsłony, kiedy grała dobrze, kiedy grała skutecznie, kiedy przede wszystkim dla tej drużyny prowadziła. Enea z kolei bardzo dobrze weszła w tą drugą odsłonę. Na razie 2-0 w trzeciej kwarcie. Zawodniczki wracają już na parkiet. W drużynie Enei AZS-u na parkiecie są cały czas Karolina Stefańczyk, jest Alicja Szloser, która to właśnie ostatnio zdobyła punkty. Jest również Daria Marciniak. Na parkiecie jest Marta Nowicka, czyli rezerwowa rozgrywająca Enei, a więc kapitan Enei Kinga Woźniak na razie na ławce. Czyli mamy cały czas kontynuację tego, co w pierwszej odsłonie. Enea gra całym składem, MUKS na razie korzysta z niewielkiej liczby zawodniczek. MUKS pod koszem, Żaneta Durak do Basi Miśkiewicz. Basia Miśkiewicz próbuje wejść pod kosz, Basia Miśkiewicz rzuciła z obrotu i celnie 2 punkty. Basia Miśkiewicz, 29 do 28. Piękna indywidualna akcja Basi Miśkiewicz. Te warunki fizyczne teraz zagrały na korzyść Basi Miśkiewicz i całego MUKS-u. 29-28 i Enea AZS przed szansą wyjścia na prowadzenie. Próba rzutu za 3 punkty, piłka jednak odbija się od kosza i wpada w ręce Karoliny Olszewskiej z Muksu. To była kolejna niecelna próba rzutu przez Darię Marciniak, najskuteczniejszą zawodniczkę Enei AZS w tym sezonie. Pod koszem teraz Katarzyna Bednarczyk, blokowana przez Darię Marciniak, blokowana skutecznie. Piłka jednak cały czas będzie dla Pomarańczarni Muksu. Basia Miśkiewicz z końcowej linii boiska. Miśkiewicz do Bednarczyk, Bednarczyk do Durak, ponownie piłka w rękach Basi Miśkiewicz, czy spróbuje rzucić? Ona jednak wycofuje do Szarzyńskiej, piłka jednak przejmuje Enea AZS. I to podopieczne Krzysztofa Dobrowolskiego wznawiają grę. Marta Nowicka. Przy piłce Karolina Stefańczyk, Stefańczyk do Nowickiej, młoda rozgrywająca Enei przy piłce, Magdalena Nowicka indywidualnie. Próbuje teraz przedrzeć się pod kosz, oddała rzut, ale została zablokowana, chyba z faulem, prawda? Chyba tak, ale nie cel, ale źle wyglądał upadek Karoliny Olszewskiej, jeśli dobrze widzę. Karolina Olszewska podnosi się na szczęście o własnych siłach. Miejmy nadzieję, że będzie mogła kontynuować grę. Chyba wszystko jest w porządku. Tak, ona zostaje na parkiecie. Będą jednak rzuty osobiste Marty Nowickiej. Marta Nowicka to niespełna 20-letnia koszykarka Enei AZS-u. 29 do 28, Enea przed szansą na razie doprowadzenia do remisu, Nowicka. Pierwszy niecelny. Będzie miała jednak jeszcze jedną szansę. Popatrzmy, Marta Nowicka kozłuje piłkę, oddaje rzut, celnie i remis. I mamy remis. 29-29 i teraz Karolina Olszewska, ta, która przed chwilą kulała. Na szczęście wszystko dobrze z jej zdrowiem i ona wznawia grę Muksu. Basia Miśkiewicz znalazła się pod koszem. Katarzyna Bednarczyk odważnie, indywidualnie i najważniejsze, że skutecznie. 2 punkty dla Muksu. Katarzyna Bednarczyk, bardzo dobra akcja tej wysokiej i skutecznej dzisiaj zawodniczki. I mamy 2-punktowe prowadzenie gospodyń. Ponownie Marta Nowicka, wysoko Karolina Olszewska ją teraz naciskała, rozgrywająca Muksu. I sędzia odgwizdał faul. Cały czas przy piłce Enea. Nowicka. Karolina Nowicka pokazała wariant rozegrania, teraz wysoka obrona Muksu. Jest osaczona Karolina Nowicka przez 3 zawodniczki Muksu i to przyniosło skutek. Teraz ale piękne przejęcie Żanety Durak. Muksu. I faul pod koszem. Faul pod koszem Muksu. Faulowała teraz. Będą rzuty osobiste dla Pomarańczarni Muksu. Karolina Olszewska stanie przed... Przepraszam, Żaneta Durak stanie przed szansą wyprowadzenia, powiększenia jeszcze tej przewagi. Żaneta Durak, pierwsza próba. Niestety niecelna ta pierwsza próba. Czy się zrehabilituje? Tak jak przed chwilą zrehabilitowała się w drugim rzucie Marta Nowicka, Żaneta Durak. Drugi celny, dokładnie tak samo. 32 do 29, a więc 3-punktowy zapas gospodyń. Na parkiecie pojawiła się w drużynie Enei AZS-u Wioletta Wiśniewska. Marta Nowicka na razie na swojej połowie przejmuje Żaneta Durak i ona pod koszem celnie odzyskała piłkę i skutecznie wykończyła swoją akcję. Trzeba przyznać, że Żaneta Durak dzisiaj bardzo dużo przechwytów. Kolejna akcja i kolejny przechwyt bardzo doświadczonej zawodniczki Pomarańczarni MUKS Poznań. Teraz żywiołowa reakcja trenera Macieja Brodzińskiego, który twierdził, że nie było przewinienia. Sędzia jednak jest innego zdania i odgwizdał faul drużyny Muksu. Enea przy piłce. No bardzo wysoko teraz gra drużyna Muksu. Podchodzi do rywalek, próbuje już nawet na połowie rywala zaatakować. Tak, założyły wysoki pressing, który jest najbardziej skuteczny. Stefańczyk. Wiśniewska za 3, niecelnie. Przejmuje Stefańczyk, jednak piłka w rękach Iwony Szarzyńskiej. Szybka kontra Muksu. Żaneta Durak zwolniła akcję. Pod koszem Basia Miśkiewicz, pod koszem Katarzyna Bednarczyk. Basia Miśkiewicz szuka cały czas miejsca pod koszem. Bednarczyk bardzo szybko do Basi Miśkiewicz. Basia Miśkiewicz osaczona jednak przez Wiolettę Wiśniewską. Basia Miśkiewicz do Żanety Durak. I Żaneta Durak celnie 2 punkty. I mamy 36 do 29. I ponownie, tak jak w drugiej kwarcie, Pomarańczarnia MUKS Poznań zwiększa swoją przewagę. Wręcz koncertowa teraz gra Żanety Durak. Ona jest wiodącą postacią w drużynie Pomarańczarni MUKS-u. Ale teraz Enea AZS. Próba rzutu za 3. Mało brakowało, ale piłka nie wpadła. Piłka w rękach Basi Miśkiewicz. Znowu mamy walkę w parterze. Aż 3 zawodniczki teraz leżały na parkiecie. i będziemy mieli podwójną zmianę w zespole Enei AZS Poznań. Na parkiecie pojawią się z numerem 6 Daria Marciniak, a także z numerem Kinga Banach. Cały czas potwierdza się to, co w pierwszej połowie. Enea AZS gra całą w zasadzie swoją kadrą. Kinga Woźniak. Wchodzi teraz odważnie Alicja Szloser. Ponownie Kinga Woźniak na przypiłce. Znowu do Alicji Szloser. Ta próbuje za 3 punkty i celnie. Piękny rzut z narożnika boiska Alicji Szloser i mamy 36 do 32. A więc tylko 4 punkty przewagi MUKS-u. Durak, Szarzyńska, Bednarczyk i Klat. Patrycja Klat wysoko do Basi Miśkiewicz, ta próbuje za 2 punkty. Idealnie, nawet piłka nie dotknęła siatki. Bardzo czysto weszła. 38 do 32. Im bliżej końca tej kwarty, tym doping w hali przy ulicy Chwiałkowskiego się wzmaga. A teraz niecelne podanie Alicji Szloser i przejęcie. Przez kogo? Przez Żanetę Durak, która dzisiaj naprawdę rozgrywa świetny mecz. No nie możemy się nachwalić tej zawodniczki w tej kwarcie. Walczy Basia Miśkiewicz. I piękne wejście pod kosz. Również jej myślę, że należą się bardzo duże słowa uznania. Basia Miśkiewicz w niewielkim przedziale czasowym zdobyła kilka punktów. Bardzo skuteczna jest pod koszem. Wykorzystuje swoje warunki i przynosi wymierne korzyści drużynie MUKS-u. 8-punktowa przewaga gospody. Krzysztof Dobrowolski nie mógł na to bezczynnie patrzeć i poprosił o przerwę na żądanie. Do końca trzeciej kwarty zostało nam nieco ponad 2 minuty. I z każdą minutą emocje są coraz większe. Na razie 8 punktów, a więc to wydaje się duża teraz strata Enei. No zobaczymy, czy będzie miało zastosowanie to, co mówiła m.in. w przerwie Kinga Woźniak, że to, że grają szeroką kadrą, to, że trener Krzysztof Dobrowolski wpuszcza na boisko praktycznie wszystkie swoje zawodniczki. Czy to spowoduje większe zmęczenie pod koniec MUKS-u? Przekonamy się już niedługo. Dokładnie, przerwa dobiega już końca. Zawodniczki już powoli wychodzą na parkiet. Być może jednak trener Maciej Brodziński wie, co robi. Na razie wszystko na to by wskazywało. Ta przewaga 40 do 32 wydaje się bezpieczna i przede wszystkim MUKS wrócił do swojej dobrej gry z pierwszej połowy. Ten początkowy fragment trzeciej kwarty był na korzyść Enei AZS. One zmniejszyły stratę do MUKS-u. Teraz jednak MUKS powrócił na dobre tory. A my już wznawiamy grę. Kinga Woźniak przy piłce. Kinga Woźniak. Znowu wysoko MUKS. To jest taktyka dzisiaj ewidentnie na to spotkanie. Stefańczyk. Szybko pod kosz. Bardzo szybka akcja i udana, skuteczna akcja Enei AZS-u Poznań. Daria Marciniak zdobywa kolejne punkty i zmniejsza stratę do 6 punktów. Żaneta Durak przy piłce. Już przekroczyła środkową linię boiska. Żaneta Durak podaje do Patrycji Klat, ale przejęcie przez Kingę Banach. I piłka dla akademiczak. A więc znowu one będą miały szansę zdobyć kolejne punkty. Znowu będą miały szansę zmniejszyć tą stratę. Kinga Woźniak przekracza środkową linię parkietu. Trzecia kwarta niemalże analogiczna do tej drugiej. Próba za 3 punkty nieudana. Piłka jednak cały czas w rękach Enei. Tak pod koszem przejmuje Daria Marciniak niecelnie. Daria Marciniak, wycofanie. Kinga Banach, Kinga Woźniak. Kinga Woźniak spróbuje rzucić za 3, nie, podaje pod kosz. I tak 2 punkty zdobyte przez Karolinę Stefańczyk. To była dobra decyzja Kingi Woźniak zagrać do swojej wysokiej podkoszowej i ona teraz skuteczną akcją się popisała. Minuta 27 do końca spotkania, a teraz tym razem trener Maciej Brodziński poprosił o przerwę na żądanie. Dlatego w końcu 8-punktowa przewaga zmniejszyła się już o połowę. 4 punkty, a więc Enea pod koniec tej kwarty wraca do gry, wraca do meczu. Można powiedzieć, że jeszcze tutaj nie powiedziała ostatniego słowa zawodniczki. Dlatego, tak jak mówiłem, trzecia kwarta jest niemalże analogiczna do drugiej, kiedy to Pomarańczarnia MUKS Poznań zwiększała przewagę i w końcówce akademiczki zbliżyły się na jedno oczko. Mniej czasu na wydanie rozporządzeń na dalsze minuty gry potrzebował trener Krzysztof Dobrowolski z Enei. Zawodniczki już są na parkiecie. Trener Brodziński jeszcze jakieś tam wskazówki swoim koszykarkom przekazuje. W drużynie Enei na parkiecie jest podstawowa rozgrywająca i kapitan Kinga Woźniak, jest Alicja Szloser, skuteczna jest Kinga Jest Karolina Stefańczyk, także na razie one będą próbowały zmniejszyć tą stratę. Wraca już także MUKS. I MUKS ma piłkę. Z końcowej linii boiska rozpocznie Żaneta Dura, która od razu odegrała piłeczkę do Karoliny Olszewskiej. Karolina Olszewska wysoko, Kinga Woźniak próbuje już wysoko zaatakować Olszewską, Kinga Woźniak, ale jednak piłka trafia do wysokiej Basi Miśkiewicz. Olszewska. Olszewska na drugą stronę do Iwony Szarzyńskiej, ona za 2 punkty, niecelnie. I znowu Enea w kontrze. Kinga Woźniak, Kinga Woźniak. Pokazuje jej się Daria Marciniak, ona jednak wybiera Alicję Szloser. Alicja Szloser przechodzi na prawą stronę boiska, teraz jest na wysokości środkowej części. Znowu piłka trafia do Kingi Woźniak, próba za 3 punkty i celna. Wielka radość w sektorach zajmowanych przez sympatyków Enei AZS-u Poznań, dlatego że akademiczki zmniejszają tą stratę jedynie do 1 punktu. A do końca trzeciej kwarty 35 sekund. Basia Miśkiewicz, Karolina Olszewska. Olszewska, 30 sekund do końca trzeciej kwarty. Pod koszem teraz Szarzyńska, Basia Miśkiewicz blokowana, ale faulowana Basia Miśkiewicz. Faulowana Basia Miśkiewicz pod koszem. Tego faulu dopuściła się Kinga Banach. I piłka z boku dla gospodyń tego spotkania. Znawiać ją będzie Karolina Olszewska. 14 sekund do końca akcji, 24 do końca trzeciej kwarty. A na boisku pojawia się ponownie Anita Szemraj, która zastąpi trochę podurbowaną w ostatniej akcji Basię Miśkiewicz. Karolina Olszewska. Pod koszem jest chociażby Katarzyna Bednarczyk, do niej właśnie piłka. Anita Szemraj. Szemraj jednak wycofuje do Iwony Szarzyńskiej. Szarzyńska wchodzi pod kosz indywidualnie, Szarzyńska ona próbuje. Wypadła piłka z kosza i przejęcie przez Darię Marciniak. Czy teraz Enea jeszcze zdąży zmniejszyć tą stratę? 8 sekund do końca trzeciej kwarty. Kinga Woźniak wypychana przez Szemraj. Ponownie Kinga Woźniak. 2 sekundy. Jedna, rzut Kingi Woźniak. Niecelnie. I mamy koniec trzeciej kwarty. 40 do 39 prowadzi Pomarańczarnia MUKS Poznań. Ponownie 8-punktowa przewaga stopniała do 1 oczka. A więc ta kwarta nam nic nie wniosła pod kątem wyniku, dlatego że mamy cały czas 1-punktową przewagę MUKS-u. One prowadziły po pierwszych 2 kwartach, prowadzą także 1 punktem po trzeciej. I właśnie teraz czwarta kwarta będzie decydująca o wyniku całego spotkania i zadecyduje to, które zawodniczki mają więcej siły i czy sprawdzą się słowa Kingi Woźniak, która mówiła o tym, że Enea AZS gra całym składem, a Pomarańczarnia MUKS tylko 7 zawodniczkami. Jeżeli tak dalej będą wyglądały te wydarzenia boiskowe, to być może będziemy tutaj w tych derbach świadkami dogrywki, jeżeli wynik będzie oscylował cały czas w okolicach remisu. Jeśli zawodniczki będą grały tym razem punkt za punkt i żaden z zespołów już nie odskoczy na wyższą przewagę, jest to całkiem możliwe. Zawodniczki Enei znowu miały krótszą odprawę ze swoim szkoleniowcem. Widocznie Krzysztof Dobrowolski albo nie ma uwag do swoich koszykarek, dlatego że grały bardzo przyzwoicie w końcówce tej trzeciej kwarty, albo po prostu w krótkich żołnierskich słowach wydał polecenia, jak mają grać w ostatniej odsłonie tego spotkania. I już syrena oznajmiająca, że zawodniczki muszą pojawić się na parkiecie. Ostatnia kwarta, możemy spodziewać się wielkich emocji, tak jak tych wielkich emocji mamy przez całe spotkanie. Mecz wyrównany, mecz naprawdę na wysokim poziomie pierwszoligowym. Obie zespoły pokazują, że aspiracje mają dużo większe niż ta pierwsza liga. No zdecydowanie aspiracje mają większe. Myślę, że umiejętności również mają w sam raz, aby występować w basket lidze kobiet. I wznawiamy grę. Iwona Szarzyńska z MUKS-u. Pod koszem MUKS. Wycofanie do Karoliny Olszewskiej. Olszewska. Wysoko teraz Kinga Banach. Olszewska jednak do Katarzyny Bednarczyk. Ta do Anity Szemraj. Ona przejmuje piłkę pod koszem. Anita Szemraj blokowana przez Kingę Banach. Blokowana skutecznie. Tutaj nie było faulu. To był błąd po prostu teraz zawodniczki MUKS-u, Anity Szemraj. I znowu szansa dla Enei. Kinga Woźniak. Szansa dla Enei na kolejne wyjście na prowadzenie w tym spotkaniu. Myślę, że nikt z tych kibiców, którzy przyszli dzisiaj do hali B Posiru przy Kwiałkowskiego, nie jest rozczarowany tym spotkaniem. Nie, mam takie wrażenie, że tych kibiców jest coraz więcej w hali. Być może właśnie dowiedzieli się skądś, że ten mecz jest tak wyrównany i przyszli zobaczyć ostatnią odsłonę. A teraz piękne przejęcie Kingi Banach i ponownie przy piłce akademiczki. Kinga Woźniak. Ona znowu na parkiecie. Młodsza rozgrywająca Nowicka teraz odpoczywa. Kinga Woźniak próbowała indywidualnej akcji, ale przejmuje Katarzyna Bednarczyk i ona teraz przebiegła przez całą długość boiska, podała do Karoliny Olszewskiej, która była faulowana, a więc to teraz MUKS cały czas będzie przy piłce i wznawiać za końcowej linii będzie właśnie faulowana przed chwilą Karolina Olszewska. Olszewska pod koszem wysoka Szarzyńska, wysoka Bednarczyk, również Żaneta Durak na obwodzie. Bardzo duże zamieszanie i sędzia musiał odgwizdać faul. Tych fauli na razie nie było aż tak wiele, żadna z zawodniczek nie jest zagrożona wykluczeniem z gry. Żaneta Durak. Durak wchodzi pod kosz, zdecydowała się rzucić, ale Daria Marciniak zbiera tą piłkę, która nie znalazła się w koszu. Kinga Woźniak. I ponownie mamy na początku kwarty mały festiwal nieskuteczności. Małe déjà vu, w każdym razie mamy teraz w tej czwartej odsłonie. Kinga Woźniak znowu. Kinga Woźniak do Darii Marciniak. Ta wypychana przez Anitę Szemraj. Znowu Daria Marciniak rzuciła. Ale piłka nie wpada do kosza. I MUKS w kontrze. Szybka kontra MUKS-u Poznań, podanie. Przejmie tą piłkę Daria, Żaneta Durak nie przejęła. To było jednak za wysokie zagranie do Żanety Durak, której warunki fizyczne nie są aż tak powalające, jeżeli można posłużyć się tym określeniem. Żaneta Durak nie należy do najwyższych zawodniczek MUKS-u. Podanie było za wysokie, za szybkie, aż wściekł się trener Maciej Brodziński. Znowu Enea przed szansą wyjścia na prowadzenie. Daria Marciniak. Marciniak pod koszem i celnie. Enea na prowadzeniu. 40 do 41. Czekaliśmy aż ponad 2 minuty na pierwsze punkty w czwartej kwarcie. Ależ mamy derby w Poznaniu. Karolina Olszewska. Karolina Olszewska pod kosz, wycofanie i przejęcie piłki przez Kingę Banach. Ale jednak Kinga Banach faulowała w tej sytuacji. Piłka cały czas dla gospodyń, to one będą miały teraz szansę powrócić na prowadzenie, na którym były jeszcze niedawno. Za bocznej linii rozpoczęły zawodniczki MUKS-u. A na parkiecie ponownie pojawiła się Basia Miśkiewicz, która jest właśnie przy piłce pod koszem. Obróciła się i trafiła za 2 punkty. I Pomarańczarnia ponownie na prowadzeniu 42 do 41. Teraz szansa dla Enei ponownie na wyjście na prowadzenie. Anita Szemraj. Tutaj gdyby udało się rzucić za 3 punkty, to oznaczałoby wyjście na 2-punktowe prowadzenie. Na razie się na to nie decyduje. Na razie w tym meczu nie mieliśmy zbyt wielu prób za 3 punkty. Być może spróbuje Kinga Woźniak? Nie, do Stefańczyk. Karolina Stefańczyk przechodzi pod kosz. Wycofanie do Anity Szemraj. I błąd 24 sekund w wykonaniu Enei AZS Poznań. Po raz pierwszy dzisiaj sędziowie odgwizdali właśnie ten błąd przekroczenia regulaminowego czasu na rozegranie akcji. Piłka dla MUKS-u. 42 do 41. Żaneta Durak podaje do Karoliny Olszewskiej. Karolina Olszewskiej, wysoki pressing Kingi Woźniak. Basia Miśkiewicz daleko od kosza. Rozgrywa Szarzyńska. Karolina Olszewska. Pokazuje się Żaneta Durak. Do niej właśnie trafia piłka. Żaneta Durak na obwodzie. Pod kosz do Karoliny Olszewskiej. Olszewska. Próbuje wbić się pod kosz. Olszewska jednak znowu się wycofuje. Basia Miśkiewicz. Ale piłka jednak nie znajduje się w koszu. Basia Miśkiewicz niecelnie. No trzeba przyznać, że to nie była ulubiona pozycja rzutowa Basi Miśkiewicz. Basia Miśkiewicz zdecydowanie lepiej czuje się pod koszem. To jest właśnie jej koronna specjalność w tym meczu i nie tylko w tym meczu. Ponownie Kinga Woźniak. Kinga Woźniak próbuje wejść pod kos. Basia Miśkiewicz ją blokuje i błąd kroków Kingi Woźniak. Coś ostatnio dużo tych błędów akademiczek. Odkąd wyszły na prowadzenie, straciły nieco koncentrację. Być może właśnie to prowadzenie trochę zdemobilizowało tą młodą drużynę Enei AZS-u. Zobaczymy, jak będzie w ostatnich 6 minutach, bo nieco ponad 6 minut do końca spotkania. Karolina Olszewska, MUKS przy piłce. Olszewska wysoko gra teraz Kinga Woźniak. Ona próbuje złapać tam drużynę MUKS-u. Karolina Olszewska daleko. Do Basi Miśkiewicz. Basia Miśkiewicz w asyście 2 rywalek. Rzuca i celnie za 2 punkty. Chociaż zawodniczki Enei AZS protestują i uważają, że Basia Miśkiewicz faulowała w ataku. 44-41. Sędziowie byli jednak innego zdania niż kibice, którzy też głośno nie zgadzali się z tą decyzją. Enea musi teraz odrobić 3 punkty. Kinga Woźniak za 3 właśnie. I celnie! I wyrównała Kinga Woźniak. 44-44. 5 minut 43 sekundy do końca meczu. Jak na zawołanie właśnie Kinga Woźniak. Kiedy Enea potrzebowała 3 punktów, ona właśnie tyle dostarczyła. I właśnie na tym polega rola kapitana. Z niej wywiązuje się idealnie, a teraz MUKS przy piłce. Karolina Olszewska wchodzi pod kosz. Wycofanie do Iwony Szarzyńskiej. Szarzyńska. Ona z lewej strony. Piękny blok teraz Alicji Szloser. Ona taką czapę założyła przy tej akcji MUKS-u. Takiej czapy nie powstydziliby się zawodnicy NBA. A teraz wznawia drużyna MUKS-u zza końcowej linii boiska. Karolina Olszewska. Olszewska do Szarzyńskiej. No i będzie piłka dla Enei AZS-u. Remis. Na 5 minut przed końcem spotkania mamy remis w poznańskich derbach. Jak będzie w ostatnich sekundach? Jak to się zakończy? Kibice tutaj z dużymi, można powiedzieć nawet wypiekami na twarzy obserwują to spotkanie. Trudno im się dziwić. Kinga Woźniak. Kinga Woźniak do Darii Marciniak. Karolina Stefańczyk. Stefańczyk pod koszem. Zablokowana i piłka dla Pomarańczarni MUKS Poznań. Piękny blok teraz gospodyń. One osaczyły Karolinę Stefańczyk, miały przewagę liczebną pod koszem i okazało się to skuteczne. Olszewska. Olszewska już próbuje wbiec pod kosz. Podanie na drugą stronę do Żanety Durak. Durak przy piłce z lewej strony. Piękna zasłona Basi Miśkiewicz, która walczy wręcz z zawodnikami Enei AZS. I Żaneta Durak w indywidualnej akcji. Niecelnie, ale przejęcie piłki przez... teraz Basia Miśkiewicz. Znowu walka w parterze. Basia Miśkiewicz dzisiaj często takie pojedynki toczy. Mimo iż zawodniczki jednego i drugiego zespołu są przyjaciółkami, to chwilami iskrzy. Nikt tutaj nie odpuszcza, nikt tutaj nie odstawia nogi, ani ręki także, więc no, możemy dzisiaj powiedzieć, że z pełnym zaangażowaniem oba zespoły. Jesteśmy świadkami naprawdę. Teraz próbowała Kinga Woźniak za 3, niestety niecelnie. Trochę nieskuteczności teraz w drużynie Enei AZS-u. Kinga Woźniak właśnie rzuciła nieskutecznie, ponownie Karolina Olszewska. Karolina Olszewska faulowana przez Kingę Woźniak jeszcze na własnej połowie. Piłka jednak cały czas dla Pomarańczarni MUKS-u Poznań. Wznawiać będzie Katarzyna Bednarczyk. Katarzyna Bednarczyk do Karoliny Olszewskiej. Olszewska pokazuje tam się pod koszem Basia Miśkiewicz. Teraz Bednarczyk na prawo do Patrycji Klat. Patrycja Klat naciskana przez Alicję Szloser. Miśkiewicz. Barbara Miśkiewicz. Basia Miśkiewicz próbuje wejść pod kosz. Basia Miśkiewicz dwutaktem niestety od obręczy niecelnie. Wyglądało to efektownie, ale niecelnie. Teraz Alicja Szloser nie mniej efektownie rozgrywa tą piłkę. Przerzuciła sobie piłkę za plecami, przejęła ją drugą ręką. Wyglądało to bardzo pięknie. A tutaj ponownie nieco zaiskrzyło w środkowej części boiska i Basia Miśkiewicz próbowała wyłuskać piłkę. Iskrzy na boisku. I ją wyłuskała. Zrobiła to skutecznie. A teraz Patrycja Klat, która która przed chwilą pojawiła się na boisku. Na parkiecie. Żaneta Durak. Durak do Olszewskiej. Olszewska pokazuje teraz wymownym gestem, że ma pokazać się jej Żaneta Durak. Piłka w rękach Katarzyny Bednarczyk. Bednarczyk naciskana przez zawodniczkę Enei. Ponownie Bednarczyk, ona próbuje za 3. Bednarczyk za 3. Piłka nie wpada do kosza. I kontra, szybka kontra Enei. One mają teraz szansę wyjść na prowadzenie. Kinga Woźniak, Darii Marciniak. Mamy ponowny przestój punktowy. Jedni ani drudzy nie zdobywają punktów. Być może uda się to teraz Karolinie Stefańczyk. Ona walczy z zawodniczkami MUKS-u. Teraz kapitan Kinga Woźniak, ona indywidualnie. Kinga Banach na prawo do Alicji Szloser. Ona próbuje za 3. Niestety niecelnie. Koniec akcji. Niecelna, po raz kolejny niecelna akcja Enei AZS-u. I mamy kolejną przerwę. Czas na żądanie trenera Macieja Brodzińskiego, ponieważ jego zawodniczki w ostatnich minutach niestety nie grzeszyły skutecznością. Trener Maciej Brodziński ma dużo uwag do przekazania swoim zawodniczkom. Podczas poprzedniej przerwy bardzo długo rozmawiał ze swoimi podopiecznymi, długo wydawał im swoje wnioski, dzielił się swoimi spostrzeżeniami. Teraz również skupiły się, cały zespół MUKS-u jest skupiony wokół swojego trenera, słuchają uważnie. 3 minuty 10 sekund do zakończenia tego spotkania, a przynajmniej do zakończenia czwartej kwarty. Zawodniczki słuchają swoich trenerów i ich rady mogą się za chwilę okazać bezcenne. Za chwilę będziemy mieli ostatni akord tego meczu, ostatni akord derbów Poznania. Wynik remisowy 44-44. To jest inny mecz niż mecz w pierwszej rundzie. Tam wtedy wyraźne 11-punktowe zwycięstwo Pomarańczarni MUKS. Dzisiaj mecz wyrównany. Zdecydowanie wtedy na boisku Enei AZS królowały zawodniczki MUKS-u, a tym razem mamy bardzo wyrównany pojedynek. Karolina Olszewska, MUKS przy piłce. 3 minuty do końca spotkania. Żaneta Durak. Bardzo dobra zasłona Basi Miśkiewicz, ale Żaneta Durak ponownie wypchnięta przez Alicję Szloser. Patrycja Klat. Do Basi Miśkiewicz właśnie. Basia Miśkiewicz pod kosz. I 2 punkty Basi Miśkiewicz, 46-44. W tych samych słowach skomentowaliśmy tą akcję Basi Miśkiewicz, ale było to naprawdę piękne. Dwupunktowe prowadzenie Pomarańczarni MUKS-u. Daria Marciniak. Do Alicji Szloser. Teraz znowu walka pod koszem. Piłka cały czas dla Enei AZS-u Poznań. 11 sekund do końca tej akcji. I 2 minuty 34 sekundy do zakończenia czwartej kwarty. Enea pod koszem, Kinga Woźniak, Alicja Szloser. Ona teraz nie schodzi z boiska, gra cały czas. Alicja Szloser bierze ciężar gry na swoje barki. I błąd kroku. I popełniła ten błąd właśnie, o którym Państwo słyszeli. Błąd kroków Alicji Szloser. Błąd kroków nomen omen wymuszony przez Basię Miśkiewicz, która blokowała dostęp do kosza. Zdecydowanie tak. Basia Miśkiewicz sprowokowała ten błąd Alicji Szloser. I teraz znowu Pomarańczarnia MUKS Poznań będzie przed szansą powiększenia tej przewagi, do zapewnienia sobie bezpiecznej przewagi przed ostatnimi sekundami tego spotkania. Pamiętaj, że tutaj nie ma bezpiecznych przewag. O tym się już przekonaliśmy. Teraz walka wręcz Basi Miśkiewicz i Kingi Banach. Piłka będzie dla Enei AZS-u Poznań. One będą teraz próbowały wyrównać stan tego meczu. A czasu jest coraz mniej. 2 minuty do końca meczu. Czy to wszystko rozstrzygnie się w regulaminowym czasie gry? Czy będziemy tutaj potrzebowali dogrywkę? I ponownie wysoko wychodzą zawodniczki MUKS-u. Kinga Woźniak naciskana przez Karolinę Olszewską. Kinga Woźniak, kapitan zespołu Enei. Kinga Woźniak cały czas przy piłce, pokazuje się Daria Marciniak, pokazuje się Karolina Stefańczyk, ona jednak indywidualnie nabiła teraz Basię Miśkiewicz i to cały czas, a nie, jednak błąd Kingi Woźniak, MUKS przy piłce. Jednak inna decyzja sędziego, to był błąd Kingi Woźniak. I MUKS ma kolejną szansę na podwyższenie prowadzenia. Teraz Karolina Loszewska do Żanety Durak, Żaneta Durak niecelnie. Gdzieś siadła trochę skuteczność Żanety Durak, wiodącej postaci MUKS-u w trzeciej kwarcie. Ponownie Enea, 1,5 minuty do końca. Karolina Stefańczyk. Kinga Banach to była, teraz Karolina Stefańczyk. Do Kingi Woźniak, Kinga Woźniak za 3. Nie, celnie! Jednak celnie! Śluga odbiła się od poręczy i wpadła do kosza. Jednak to był celny rzut Kingi Woźniak. I chcę się powiedzieć, do 3 razy sztuka. Trzecia akcja na wyjście na prowadzenie i dopiero trzecia udana. I teraz Enea na prowadzeniu. A MUKS trochę teraz gra... Bardzo nerwowo. Bardzo chaotycznie. Ona Szarzyńska. Szarzyńska zablokowana i piłka dla Enei AZS. Ależ emocje w tej końcówce. Enea AZS. No kto by się spodziewał? Enea, która przegrywała przez większą część meczu. Teraz na minutę przed końcem właśnie prowadzi 1 punktem. Minuta do końca, 46-47 i piłka w rękach akademiczek. Ależ mamy pasjonującą końcówkę. Stefańczyk do Kingi Woźniak. Kinga Woźniak spokojnie zwolniła grę. Alicja Szloser. Na razie wolniej grają teraz Enea. Chce jak najwięcej czasu zaoszczędzić. Rzut za 3, niecelny. Piłka dla MUKS-u. Niecałe 40 sekund do końca meczu. MUKS musi odrobić 1 punkt straty. Świetnie teraz Karolina Stefańczyk, która zablokowała akcję MUKS-u. Z wielkim poświęceniem teraz zagrała Karolina Stefańczyk. I trener Maciej Brodziński prosi o czas dla swojego zespołu. W końcu jego podopieczne przegrywają 1 punktem, a czasu do końca tego spotkania coraz mniej. 32 sekundy. Pół minuty do końca. 1-punktowe prowadzenie drużyny Enei AZS-u Poznań. To byłaby niespodzianka, chyba jednak, gdyby takim wynikiem zakończył się ten mecz. W pierwszej rundzie wygrała drużyna gości, wtedy lepsza okazała się Pomarańczarnia. Dzisiaj znowu goście na prowadzeniu. 1 punktem prowadzi Enea AZS Poznań. Skupienie na twarzach zawodniczek jednej i drugiej drużyny. Obie skupione wokół swoich szkoleniowców. I trener Krzysztof Dobrowolski z Enei, i trener Maciej Brodziński. Teraz rozpisują ostatnie założenia na końcówkę tego meczu. Chcę się powiedzieć, że chyba drużyna AZS-u Enei AZS-u była na spotkaniu juniorskim w minioną środę, kiedy to ich starsze koleżanki, a między innymi te same zawodniczki pokonały MUKS Poznań 88-75. Czy tak będzie również w meczu seniorek? Jesteśmy bardzo blisko już od uzyskania odpowiedzi na to pytanie. Tym razem trener Maciej Brodziński wydał szybsze rekomendacje na końcówkę. To właśnie drużyna MUKS-u pojawiła się szybciej. Obie drużyny już są na boisku i rozpoczynamy ostatnie pół minuty meczu. Szarzyńska, Durak, ale jednak sędzia tutaj przerywa tą akcję. Dopatrzył się jakiegoś przewinienia po stronie Enei AZS-u. Bardzo nerwowa atmosfera. Czas jeszcze nie został wznowiony, a więc cały czas 32 sekundy do końca. I Basia Miśkiewicz ma rzuty osobiste. Basia Miśkiewicz. Być może słyszą Państwo te gwizdy. Remis. Basia skutecznie i mamy 47 do 47. Czy Basia wyprowadzi teraz MUKS na prowadzenie? Basia Miśkiewicz drugi raz skutecznie. Wtedy, kiedy to doświadczenie miało mieć decydujące znaczenie, to właśnie tak Basia Miśkiewicz z tego doświadczenia skorzystała. Wtedy, kiedy miała się nie pomylić, to się nie pomyliła i świetnie wykorzystała dwa rzuty osobiste. I cały czas MUKS przy piłce. Tak, tak, cały czas MUKS przy piłce, bo zawodniczki Enei AZS przekroczyły już limit 5 fauli. Szarzyńska pod kosz do Basi Miśkiewicz. Basia Miśkiewicz rzuca. Rzuca za dwa niecelnie i przejęcie piłki przez akademicki. 13 sekund do końca. 1-punktowe prowadzenie MUKS-u. Teraz Enea przed szansą doprowadzenia do remisu lub do wygrania tego spotkania. 5 sekund. Kinga Woźniak pod koszem. Faulowana. W ataku czy faulowana? Faulowana Kinga Woźniak. Mamy 3 sekundy do końca meczu. Ależ emocje. A tym razem o czas poprosił trener Krzysztof Dobrowolski. 3 sekundy do końca tego spotkania. 1-punktowe prowadzenie gospodyń. Jak to się zakończy? Kibice wstają z miejsc. Świetna atmosfera w hali przy Kwiałkowskiego. To naprawdę jest festiwal koszykówki. To jest wielka reklama, myślę, tego sportu dla wszystkich sympatyków koszykówki i sportu w ogóle w Poznaniu. Zawodniczki otrzymują już ostatnie rady od swoich trenerów, jak rozegrać tę akcję w obronie i w ataku. 3 sekundy, to tak niewiele. 3 sekundy, które zadecydują o końcowym wyniku tego meczu. Czy MUKS doprowadzi to spotkanie do... Tak jak wynik właśnie teraz wygląda. Na razie MUKS na prowadzeniu. Sytuacja zmienia się diametralnie. Co akcje, zmiana prowadzenia. Już sędziowie wzywają zawodniczki do powrotu na parkiet. Za chwilę przekonamy się o tym, czy mecz właśnie nam się zakończy, czy jeszcze będziemy świadkami dogrywki. Ale było pięknie jeszcze obserwować ten mecz dalej. Która z zawodniczek Enei AZS Poznań weźmie na siebie ciężar ostatniego rzutu w tym meczu? Czyżby to miała być Kinga Woźniak? Wydaje się, że Kinga Woźniak jako ta najbardziej doświadczona, jako ta kapitan zespołu. Być może Alicja Szloser, która również dzisiaj jest dobrze dysponowana. Jak rozegra to Enea AZS Poznań? Alicja Szloser z boku boiska. 3 sekundy końca. Kinga Woźniak za 3! Niecelnie! I to koniec spotkania! 48 do 47 wygrywa Pomarańczarnia MUKS Poznań. Zawodniczki wybiegły na środek boiska i się cieszą. Szalona radość teraz drużyny MUKS-u Poznań. Trener Maciej Brodziński w takim geście triumfu wyskoczył za swojej ławki trenerskiej. I teraz w takim kole cieszy się cały zespół. Razem świętują ten sukces. Ależ euforia wśród kibiców MUKS-u Poznań i wśród zawodniczek. Mieliśmy piękny pokaz koszykówki przez cały ten mecz i tak wyrównane spotkanie, tak emocjonujące, tak zacięte, punkt za punkt, prowadzenie i jednej i drugiej drużyny. Świetne emocje. Trzeba przyznać, że zawodniczki popisały się może słabszą grą w ataku, ale zdecydowanie lepszą grą w defensywie. Przed tym meczem MUKS Poznań zdobywał średnio 72 punkty na mecz, a AZS 69. Tym razem wynik jest o wiele niższy. Wynik 48-47. Skuteczność nie była na pewno na wysokim procencie, ale jakie to ma znaczenie dla pomarańczarni MUKS-u? Tu liczyło się zwycięstwo, tu liczyła się wygrana, żeby dopisać te 2 punkty, ale nawet 2 punkty myślę, że to nie było tutaj też kluczowe. To zwycięstwo w derbach, to zawsze smakuje wyjątkowo. No zdecydowanie derby to derby. Teraz przez następne pół roku, może mniej, może się oba zespoły spotkają w fazie play-off, może w wielkim finale, ale do następnego meczu w Poznaniu będzie rządziła pomarańczarnia MUKS Poznań. Pomarańczarnia MUKS Poznań, która teraz właśnie zrównała się punktami z drużyną Enei AZS-u Poznań. Ma jeszcze jedno spotkanie mniej. A więc jedno spotkanie więcej do rozegrania. A my już widzimy naszą reporterkę Annę Kowalik z trenerem Enei AZS-u Poznań Krzysztofem Dobrowolskim. Ze mną jest trener Enei AZS-u Krzysztof Dobrowolski. Ostatnie dwa rzuty osobiste wręcz zadecydowały. Chyba kibice nie mogli sobie wymarzyć lepszego spotkania derbowego. Jak ocenia pan? No, oceniam fajny mecz, dużo emocji. Szkoda, że przegraliśmy. No, trudno mi, ciężko jest tak na szybko powiedzieć. Na pewno mecz walki, tak powiem, o każdy metr boiska walka była, także szkoda tylko. Widowisko na pewno dla kibiców było super. A jak pan myśli, czego mogło zabraknąć? Szczęścia, czy może... przy takim, wyniku to są, jedna akcja zaważyła, mogła zaważyć, także to ciężko jest powiedzieć. No na pewno szczęścia, bo wiadomo. Taki, malutki wynik, trochę zabrakło tego szczęścia. Kolejny mecz gracie również w Poznaniu, również z MUKS-em, ale z Głuchołaz. Jak ocenia pan tamtą drużynę? No jest to zespół ze środka tabeli. Jak uważam, że na pewno nie będzie to łatwy pojedynek. Będziemy musieli stanąć na wysokości zadania i, zagrać swoje. Życzę jak najlepszego wyniku. Dziękuję bardzo. Dla Radia Meteor, Anna Kowalik. Musimy zgodzić się z trenerem Krzysztofem Dobrowolskim. Trochę szczęście, przy takim wyniku szczęście chyba zadecydowało, ale na pewno Enea AZS nie ma się czego wstydzić. One prowadziły tutaj w tym meczu, one grały jak równy z MUKS-em. Tak, zdecydowanie. Powalczyły, pokazały lwi pazur. Niestety zabrakło szczęścia, zdecydowania momentami, ale mogą po tym meczu wychodzić z podniesionymi głowami. Mimo porażki zaprezentowały się z bardzo dobrej strony. W drużynie MUKS-u najwięcej punktów dzisiaj rzuciła Basia Miśkiewicz, 19 punktów. Bardzo dobra skuteczność środkowej pomarańczarni MUKS. Wróciła po kontuzji, po tej kontuzji nie ma już śladu i właśnie Basia Miśkiewicz za chwilę będzie rozmawiała z naszą reporterką Basią Wrotniewską. Basia, oddajemy Ci głos. Ze mną Basia Miśkiewicz, krew, pot, łzy, ale łzy szczęścia. Jak się czujecie po wygranych derbach? No taki miałyśmy cel, super, że się to wszystko udało, więc nie ma innej możliwości, jak tutaj się nie cieszyć z tego zwycięstwa, nawet przez łzy. Przede wszystkim gratulacje, bo ostatnia kwarta należała do Ciebie. No trener bardzo na mnie liczył w tym spotkaniu, myślę, że nie zawiodłam. Chciałam się też zrewanżować za spotkanie we Wrocławiu, ponieważ tam to ja nie trafiłam osobistego na wygraną. Dzisiaj udało mi się trafić 2, byłam bardzo zmotywowana, jak stawałam przed tymi ostatnimi 2 rzutami. I pokazałam, że potrafię jednak je rzucać. W takim razie gratulacje od całej ekipy Radia Meteor. Dziękuję. Basia Miśkiewicz, która była gościem w studiu podczas meczu Biofarmu Basket Poznań z Legią Warszawa. Dzisiaj to ona była na parkiecie i to ona była wiodącą postacią swojego zespołu. 19 punktów, po kontuzji nie ma już śladu. Zdecydowanie Basia Miśkiewicz, wiodąca postać, zdobyła najwięcej punktów. ale warto docenić jej grę w defensywie. Ile razy ona się przepychała pod własnym koszem, aby utrudnić życie rywalkom. Enea, która dzisiaj postawiła wysokie wymagania Muksowi. 12 punktów rozgrywającej Kingi Woźniak. Ona wzięła na siebie ciężar odpowiedzialności. Ona była prawdziwym kapitanem dzisiaj zespołu. Teraz Alicja Szloser z Anną Kowalik. Ze mną jest Alicja Szloser, zawodniczka Enei AZS Poznań. Jak oceniasz to spotkanie? Czego mogło wam zabraknąć, żeby jednak wynik był po waszej korzyści? Myślę, że realizowało się na pewno założenia trenera w 100%. MUKS zawsze z MUKS-em grało się ciężko. No nie wiem, dlaczego tak się stało. Najgorsze jest to, czuję troszeczkę żal do sędziów, bo mogli dać po prostu wygrać zawodniczkom na boisku, a nie wtrącać się. No nie wiem, co mam więcej powiedzieć. Jestem po prostu zawiedziona, smutna i rozżalona nad tym, że taki wynik został zakończony, a nie nic. Uważasz, że te dwa ostatnie rzuty osobiste zadecydowały o wyniku? No oczywiście, wygrywałyśmy jednym punktem. Gdyby sędziowie dali grać, różnie by się mogło potoczyć. Nie wiadomo, czy byśmy wygrały, czy byśmy przegrały. Mogłaby być dogrywka, ale w ostatniej minucie nie gwiżdżę się takich fauli po prostu. Dziękuję bardzo. Rozgoryczona Alicja Szloser. Trudno się dziwić, tutaj emocje są bardzo duże. Myślę, że jednak jak drużyna Enei ochłonie po tym spotkaniu, to zawodniczki razem z trenerem Krzysztofem Dobrowolskim uznają, że to był dobry mecz w wykonaniu Enei, że to była dobra koszykówka. Tym bardziej, że Alicja Szloser nie ma się czego wstydzić. Zagrała naprawdę bardzo dobre zawody. Pokazywała się w rozegraniu, rzucała, zdobyła dzisiaj 10 punktów. To zapowiedzmy tak następne mecze. Co nas czeka niedługo? W 15 kolejce drużyny zagrają 18 stycznia. Już 18 stycznia w środę Enea AZS Poznań będzie miała okazję do rehabilitacji, do tego, żeby wygrać spotkanie z kolejnym MUKS-em, z MUKS-em Chrobry Basket Głuchołazy. To spotkanie będzie miało miejsce w hali Politechniki Poznańskiej o godzinie 17. A z kolei Pomarańczarnia MUKS Poznań uda się w przyszłą sobotę do niedalekiego Gorzowa Wielkopolskiego, aby powalczyć tam o kolejne cenne punkty w ligowej tabeli, a może i nawet o pozycję lidera pierwszej ligi koszykówki kobiet. Tym razem już nie będziemy mieli dylematu, której drużynie kibicować, za którą drużynę trzymać kciuki. Dzisiaj musieliśmy być neutralni, natomiast już w następnej kolejce tego problemu nie będzie. Zgadzam się z tobą bardzo dobrze. Szkoda, że ten mecz zakończył się w regulaminowym czasie gry. Szkoda, że tu nie było dogrywki, bo naprawdę piękna koszykówka dzisiaj miała miejsce w tej kameralnej hali przy ulicy Kwiałkowskiego. Chociaż patrząc tak jeszcze na trybuny, to wiele osób zostaje na tych trybunach. Każdy chce podziękować zawodniczkom za to spotkanie, za emocje, które dzisiaj one nam pokazały. My jednak musimy kończyć naszą transmisję. Jeżeli ktoś nie ma jeszcze ochotę na koszykówkę, prosimy przełączyć się na nasz kanał YouTube'owy. Tam relacja Radosława Męczykalskiego z meczu Biofarmu, z meczu w Inowrocławiu. To na naszym kanale na YouTubie. Natomiast teraz żegnamy się. Pracowała dla Państwa drużyna Radia Meteor. Program realizował Hubert Weydmann. Na parkiecie działały nasze reporterki Anna Kowalik i Basia Wrotniewska, która teraz jeszcze oczekuje na rozmowę. Poczekamy chwilę, być może jeszcze uda porozmawiać się z trenerem Maciejem Brodzińskim. A więc jeszcze w takim razie transmisji nie zakończymy. Basia Wrotniewska dzielnie tam czeka w tym gąszczu poznańskich reporterów, poznańskich dziennikarzy, którzy odwiedzili dzisiaj halę Posiru. Widzimy przedstawicieli wszystkich w zasadzie redakcji sportowych i z Poznania, i z Wielkopolski. Trener Maciej Brodziński teraz w rozmowie z Grzegorzem Hałasikiem z Radia Merkury. Tak, zgadza się, to jest Grzegorz Hałasik, więc możemy chwilkę poczekać na rozmowę z trenerem Brodzińskim, ale uważam, że to może być bardzo interesująca rozmowa, tym bardziej, że to jest trener zwycięskiego zespołu, trener, który wykazał się olbrzymią cierpliwością i potrafił rozpisać swoim zawodniczkom ostatnie akcje. A my już widzimy, nasza reporterka Basia Wrotniewska zbliża się powoli do naszego studia z trenerem Maciejem Brodziński. Czyli warto było jeszcze chwilę zostać. W takim razie Basia Wrotniewska i zwycięski dzisiaj trener Maciej Brodziński. Tak na sam koniec najszczęśliwszy człowiek na hali. Dzień dobry, panie trenerze. Jak uczucia po wygranych derbach? No jestem przeszczęśliwy, to prawda. Myślę, że może bardziej szczęśliwe są jeszcze dziewczyny, nasi kibice. Natomiast muszę powiedzieć tutaj, że jestem strasznie dumny ze swoich dziewczyn, z tego, że wytrzymały do samego końca i udowodniły, że to my jesteśmy lepszym zespołem. Postawa Basi Miśkiewicz cieszy, zwłaszcza, że te dwa rzuty osobiste w końcu wykonane. No jest to twarda dziewczyna, rozmawialiśmy po ostatnim meczu we Wrocławiu, pewne rzeczy sobie wyjaśniliśmy, jest odporna psychicznie, stanęła, egzekucja, dwa celne wolne w końcówce. Super, no na tym właśnie polega koszykówka, żeby w tych najważniejszych momentach pokazywać swoją wartość. Ten mecz udowodnił, że możecie, i z uśmiechem na twarzy kolejny mecz z Gorzowem. No dokładnie, w tej chwili akurat mamy jeszcze ćwierćfinał U22, mamy Puchar Polski, także spokojnie, ale na pewno będziemy do kolejnych meczów bardzo dobrze przygotowani. Dziękuję bardzo i powodzenia. Dzięki. Myślę, że w tych kolejnych meczach napędzone sukcesem z dzisiejszego spotkania będą koszykarki MUKS-u. W takim razie dziękujemy Państwu za uwagę. Program realizował Hubert Weydmann, naszymi reporterkami były Anna Kowalik i Basia Wrotniewska. Kłaniamy się także ze stanowiska komentatorskiego Maciej Brzeziński i Sebastian Kierzek. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Planeta Sportu.